będzie ogłoszony wyrok. Wyrok w imieniu Rzeczypospolitej Polskiej. Trybunał Konstytucyjny w składzie tu obecnym po rozpoznaniu w trybie artykułu 93 ustęp 1 punkt 2 ustawy z dnia 25 czerwca 2015 roku o Trybunale Konstytucyjnym na posiedzeniu niejawnym w dniu 11 sierpnia 2016 roku w sprawie połączonych wniosków, punkt 1, grupy posłów z wniosku z 2 sierpnia 2016 roku, sygnatura akt sprawy K39/16 o zbadanie zgodności ustawy z dnia 22 grudnia 2016 roku o Trybunale Konstytucyjnym z artykułem 2 w związku z artykułem 118 ustęp 1 i 3, artykułem 119 ustęp 1 i 2, z artykułem 173 w związku z artykułem 10, artykułem 195 ustęp 1 oraz z preambułą Konstytucji. Albo o zbadanie zgodności z tego wniosku grupy posłów, podpunkt A, o zbadanie zgodności artykułu 6 ustęp 7 ustawy powołanej w punkcie 1 z artykułem 194 ustęp 1 Konstytucji. Podpunkt B, artykułu 26 ustęp 1 punkt 1 litera G ustawy powołanej w punkcie 1 z artykułem 2 i artykułem 195 ustęp 1 Konstytucji. Podpunkt C, artykułu 33 ustęp 5 ustawy powołanej w punkcie 1 w zakresie, w jakim zobowiązuje Krajową Radę Sądownictwa do wykazywania na podstawie artykułu 191 ustęp 2 Konstytucji, że kwestionowana ustawa lub inny akt normatywny dotyczy spraw objętych jej zakresem działania, z artykułem 191 ustęp 1 punkt 2 i ustępem 2 w związku z artykułem 186 ustęp 2 Konstytucji. Podpunkt D. Artykułu 38 ustęp od 3 do 6 ustawy powołanej w punkcie 1 z artykułem 2 i z artykułem 173 w związku z preambułą Konstytucji oraz artykułem 10 i z artykułem 45 ustęp 1 Konstytucji. Podpunkt E. Artykułu 61 ustępu od 1 do 3 ustawy powołanej w punkcie 1 z artykułem 2, artykułem 32 ustęp 1 z artykułem 173 w związku z preambułą Konstytucji z artykułem 10 i z artykułem 45 ustęp 1 Konstytucji. Artykułu 61 ustęp od 1 do 3 ustawy powołanej w punkcie 1 z artykułem 2, artykułem, przepraszam, czytałem podpunkt F. Artykułu 68 ustęp od 5 do 7 ustawy powołanej w punkcie 1 z artykułem 2, artykułem 173 w związku z artykułem 10, z artykułem 190 ustęp 5, z artykułem 195 ustęp 1 w związku z artykułem 45 ustęp 1 oraz z preambułą Konstytucji. Podpunkt G. Artykuł 72 ustęp 1 punkt 6 ustawy powołanej w punkcie 1 w zakresie, w jakim nakazuje zawarcie w wyroku informacji o wyniku głosowania sędziów Trybunału, rozumianego jako głosowanie sędziów w toku narady sędziowskiej przed wydaniem wyroku z artykułem 2 i artykułem 195 ustęp 1 Konstytucji. Podpunkt H.
artykułu 80 ust. 4 ustawy powołanej w punkcie 1 w zakresie, w jakim stwarza podstawy do rozpatrzenia innego niż niezwłoczne uwzględnienie przez prezesa Rady Ministrów wniosku prezesa Trybunału Konstytucyjnego, o którym mowa w artykule 80 ust. 4 ustawy powołanej w punkcie 1 z artykułem 190 ust. 2 Konstytucji. Podpunkt i artykułu 83 ust. 1, artykułu 85, artykułu 86 i artykułu 87 ustawy powołanej w punkcie 1 z artykułem 2, artykułem 45 ust. 1, artykułem 173 w związku z artykułem 10 oraz z preambułą Konstytucji. Podpunkt j. Artykułu 83 ust. 2 ustawy powołanej w punkcie 1 z wynikającą z preambuły Konstytucji zasadą sprawności działania instytucji publicznych, a także z artykułem 2 oraz artykułem 173 w związku z artykułem 10 Konstytucji. Podpunkt k. Artykuł 84 ustawy powołanej w punkcie 1 z wynikającą z preambuły Konstytucji zasadą rzetelności i sprawności działania instytucji publicznych z artykułem 2, artykułem 173 w związku z artykułem 10, a także z artykułem 191 ust. 1 punkt od 1 do 5 oraz z artykułem 195 ust. 1 i z artykułem 45 ust. 1 Konstytucji. Podpunkt L. Artykuł 89 ustawy powołanej w punkcie 1 z artykułem 2, artykułem 7, artykułem 10, artykułem 173 oraz z artykułem 190 ust. 1 i 2 Konstytucji. Podpunkt L. Artykuł 89 ustawy powołanej w punkcie 1 z artykułem 2, artykułem 7, artykułem 10, artykułem 173 oraz z artykułem 190 ust. 1 i 2 Konstytucji. Podpunkt E. Artykułu 90 ustawy powołanej w punkcie 1 z artykułem 2, artykułem 7, artykułem 10, artykułem 173 oraz z artykułem 194 ust. 1 Konstytucji. Podpunkt M. Artykułu 92 ustawy powołanej w punkcie 1 z artykułem 2 Konstytucji. Punkt 2. O zbadanie zgodności wniosku grupy posłów z 2 sierpnia 2016 roku. Sprawa zarejestrowana pod sygnaturą K40/16 o zbadanie zgodności. Podpunkt A. Artykułu 6 ust. 5 w związku z artykułem 6 ust. 7 ustawy powołanej w punkcie 1 z artykułem 45 ust. 1 artykułem 194 ust. 1 Konstytucji oraz z artykułem 6 ust. 1 Konwencji o ochronie praw człowieka i podstawowych wolności sporządzonej w Rzymie dnia 4 listopada 1950 roku. Podpunkt B. Artykułu 6 ust. 7 oraz artykułu 90 ustawy powołanej w punkcie 1 z artykułem 2, artykułem 10 oraz z artykułem 173 Konstytucji. Podpunkt C. Artykułu 16 ust. 1 ustawy powołanej w punkcie 1 z artykułem 2 oraz z artykułem 10 Konstytucji. Podpunkt D. Artykułu 26 punkt 1 litera e ustawy powołanej w punkcie 1 z artykułem 2 Konstytucji. Podpunkt e. Artykułu 26 ust. 2 ustawy w punkcie 1 z artykułem 2 Konstytucji. Podpunkt
F. Artykułu 26 ust. 3 w związku z artykułem 38 ust. 3 ustawy powołanej w punkcie 1 z artykułem 2 Konstytucji. Podpunkt G. Artykułu 30 ust. 5 w związku z artykułem 61 ust. 1 ustawy powołanej w punkcie 1 i z artykułem 2, artykułem 10 oraz z artykułem 173 Konstytucji. Podpunkt H. Artykułu 61 ust. 1 ustawy powołanej w punkcie 1 z artykułem 2 i artykułem 45 ust. 1 Konstytucji. Podpunkt I. Artykułu 68 ust. od 5 do 7 ustawy powołanej w punkcie 1 z artykułem 2 i z artykułem 45 ust. 1 Konstytucji oraz z artykułem 6 ust. 1 Konwencji o ochronie praw człowieka i podstawowych wolności. Podpunkt J. Artykułu 83, artykułu 84 oraz artykułu 85 ustawy powołanej w punkcie 1 z artykułem 2, z artykułem 45 ust. 1 oraz z artykułem 191 ust. 1 punkt od 1 do 5 Konstytucji. I podpunkt K. Artykułu 89 ustawy powołanej w punkcie 1 z artykułem 190 ust. 2 Konstytucji. Wniosku Rzecznika Praw Obywatelskich z 2 sierpnia 2016 roku, sprawa zarejestrowana pod sygnaturą K41/16 o zbadanie zgodności. Podpunkt A. Ustawy powołanej w punkcie 1 z artykułem 2, artykułem 7, z artykułem 112 oraz z artykułem 119 ust. 1 Konstytucji. Podpunkt B. Artykułu 16 ust. 1 ustawy powołanej w punkcie 1 w części obejmującej słowo, cytuję, 3, koniec cytatu, z artykułem 2, artykułem 10, artykułem 173, artykułem 194 ust. 2 oraz z artykułem 195 ust. 1 Konstytucji. Podpunkt C. Artykułu 38 ust. 3, 4 i 5 ustawy powołanej w punkcie 1 z artykułem 2, artykułem 10 oraz z artykułem 173 Konstytucji w związku z wynikającą z preambuły Konstytucji zasadą sprawności działania instytucji publicznych. Podpunkt D. Artykułu 61 ust. 6 ustawy powołanej w punkcie 1 w części obejmującej słowa, cytuję, chyba że z przepisów ustawy wynika obowiązek uczestnictwa w rozprawie, koniec cytatu, z artykułem 10, artykułem 45 ust. 1 i artykułem 173 Konstytucji w związku z wynikającą z preambuły Konstytucji zasadą sprawności działania instytucji publicznych. Podpunkt E. Artykułu 68 ust. od 5 do 7 ustawy powołanej w punkcie 1 z artykułem 2, artykułem 45 ust. 1, artykułem 173 Konstytucji oraz z artykułem 190 ust. 5 Konstytucji w związku z wynikającą z preambuły Konstytucji zasadą sprawności działania instytucji publicznych. Podpunkt F. Artykuł 80 ust. 4 zdanie pierwsze ustawy powołanej w punkcie 1 z artykułem 10 i artykułem 190 ust. 2 w związku z artykułem 190 ust. 1 Konstytucji w związku z wynikającą z preambuły Konstytucji zasadą sprawności działania instytucji publicznych. Podpunkt G. Artykuł 83 ust. 1 ustawy powołanej w punkcie 1 z artykułem 2 i artykułem 45 ust. 1 Konstytucji w związku z wynikającą z preambuły Konstytucji zasadą sprawności działania instytucji publicznych.
podpunkt H artykułu 83 ustęp 2 ustawy powołanej w punkcie 1 z artykułem 2 oraz z artykułem 173 w związku z artykułem 10 i z artykułem 45 ustęp 1 Konstytucji. Podpunkt I. Artykułu 84 ustawy powołanej w punkcie 1 z artykułem 2, artykułem 10, artykułem 45 ustęp 1 i z artykułem 173 Konstytucji w związku z wynikającą z preambuły Konstytucji zasadą sprawności działania instytucji publicznych. Podpunkt J. Artykuł 89 ustawy powołanej w punkcie 1 z artykułem 7 i z artykułem 173 w związku z artykułem 10 oraz z artykułem 190 ustęp 2 zdanie 1 w związku z artykułem 190 ustęp 1 Konstytucji. Podpunkt K. Artykułu 90 ustawy powołanej w punkcie 1 z artykułem 2, artykułem 173 oraz z artykułem 194 ustęp 1 Konstytucji. I podpunkt L. Artykułu 92 ustawy powołanej w punkcie 1 z zasadą poprawnej legislacji wynikającej z artykułu 2 Konstytucji Rzeczypospolitej. Orzeka. Punkt 1. Artykuł 26 ustęp 1 punkt 1 litera g ustawy z dnia 22 lipca 2016 roku o Trybunale Konstytucyjnym jest niezgodny z artykułem 197 z artykułem 195 ustęp 1 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej oraz z preambułą Konstytucji. Punkt 2. Artykuł 38 ustęp od 3 do 6 ustawy powołanej w punkcie 1 jest niezgodny z artykułem 10, artykułem 173, z artykułem 188, z artykułem 191 ustęp 1 punkt od 1 do 5 Konstytucji oraz z preambułą Konstytucji. Punkt 3. Artykuł 61 ustęp 3 ustawy powołanej w punkcie 1 w części obejmującej słowa, cytuję, w sprawach pytań prawnych, skarg konstytucyjnych i sporów kompetencyjnych między centralnymi konstytucyjnymi organami państwa, koniec cytatu, jest niezgodny z artykułem 191 ustęp 1 punkt od 1 do 5 Konstytucji oraz z preambułą Konstytucji. Punkt 4. Artykuł 61 ustęp 6 ustawy powołanej w punkcie 1 jest niezgodny z artykułem 10, z artykułem 173, z artykułem 188 Konstytucji oraz z preambułą Konstytucji. Punkt 5. Artykuł 68 ustęp od 5 do 7 ustawy powołanej w punkcie 1 jest niezgodny z artykułem 188, z artykułem 195 ustęp 1 Konstytucji oraz z preambułą Konstytucji. Punkt 6. Artykuł 80 ustęp 4 ustawy powołanej w punkcie 1 jest niezgodny z artykułem 190 ustęp 2 Konstytucji. Punkt 7. Artykuł 83 ustęp 1 ustawy powołanej w punkcie 1, rozumiany w ten sposób, że nie podważa skuteczności czynności procesowych dokonanych przed wejściem w życie tej ustawy, jest zgodny z artykułem 2 Konstytucji. Punkt 8. Artykuł 83 ustęp 2 oraz artykuły od 84 do 87 ustawy powołanej w punkcie 1 są niezgodne z artykułem 2, artykułem 10,
z artykułem 173 Konstytucji oraz z preambułą Konstytucji. Punkt 9. Artykuł 89 ustawy powołanej w punkcie pierwszym jest niezgodny z artykułem 10, z artykułem 173 i z artykułem 190 ustęp 2 Konstytucji. Punkt 10. Artykuł 90 ustawy powołanej w punkcie pierwszym jest niezgodny z artykułem 194 ustęp 1 Konstytucji. Ponadto Trybunał postanowił na podstawie artykułu 104 ustęp 1 punkt 2 i 3 ustawy z dnia 25 czerwca 2015 roku o Trybunale Konstytucyjnym umorzyć postępowanie w pozostałym zakresie. Pod wyrokiem następują podpisy członków konstytucyjnych, sędziów konstytucyjnych, członków składu orzekającego w sprawie K39/16. Zdanie odrębne do wyroku zgłosili państwo sędziowie Zbigniew Jędrzejewski, Julia Przyłębska oraz Piotr Przyłkowski. Proszę usiąść. Zasadnicze motywy wyroku przedstawią sędziowie, pierwszy sprawozdawca, pan sędzia Andrzej Wróbel oraz drugi sprawozdawca, pan sędzia Piotr Tuleja. Pan sędzia Andrzej Wróbel, bardzo proszę. Dziękuję, panie przewodniczący. Zasadnicze motywy dzisiejszego orzeczenia Trybunału Konstytucyjnego są następujące. Otóż odnośnie do rozpoznania tej sprawy na posiedzeniu niejawnym. Otóż zgodnie z artykułem 93 ustęp 1 punkt 2 ustawy o Trybunale Konstytucyjnym z 2015 roku wniosek może być rozpoznany na posiedzeniu niejawnym, jeżeli sprawa dotyczy zagadnienia prawnego, które zostało wystarczająco wyjaśnione we wcześniejszych orzeczeniach Trybunału. Trybunał Konstytucyjny uznał, że w niniejszej sprawie spełniona została powyższa przesłanka i 3 sierpnia 2016 roku wydał postanowienie o rozpoznaniu sprawy na posiedzeniu niejawnym. Sprawa bowiem dotyczy zagadnień prawnych, które zostały już dostatecznie wyjaśnione we wcześniejszych orzeczeniach Trybunału Konstytucyjnego. Następnie rozprawa lub posiedzenie niejawne są równorzędnymi prawnie, konstytucyjnie legitymizowanymi sposobami rozpoznawania wniosków, pytań prawnych oraz skarg konstytucyjnych. W niniejszej sprawie żaden z wnioskodawców nie wystąpił o rozpoznanie sprawy na rozprawie, jak również nie postanowił o tym skład orzekający. Należy zauważyć, że ustawa o Trybunale Konstytucyjnym uprawnia do orzekania na posiedzeniu niejawnym w dwóch alternatywnych sytuacjach, a mianowicie gdy pisemne stanowiska uczestników postępowania oraz pozostałe dowody zgromadzone w sprawie stanowią wystarczającą podstawę do wydania orzeczenia oraz gdy sprawa dotyczy zagadnienia prawnego, które zostało wystarczająco wyjaśnione we wcześniejszych orzeczeniach Trybunału. Wnioskodawcy zgodnie podnoszą, że zaszła druga z tych przesłanek, do czego Trybunał przychylił się we wspomnianym postanowieniu. W niniejszej sprawie główne problemy konstytucyjne dotyczą przepisów naruszających zasady trójpodziału władzy i niezależności władzy sądowniczej oraz uniemożliwiających Trybunałowi rzetelne i sprawne działanie. W tych kwestiach Trybunał wypowiadał się już wielokrotnie, między innymi trzykrotnie w wyrokach, w sprawach o sygnaturach K34/15, K35/15 i 47/15 w odniesieniu do przepisów nowelizujących ustawę o Trybunale Konstytucyjnym z 2015 roku. W każdej z tych spraw zostały przedstawione obszerne stanowiska uczestników postępowania, a dodatkowo podmiotów dopuszczonych do udziału w sprawie w charakterze amici curiae. Trybunał uznał, że wszystkie zagadnienia prawne pojawiające się w niniejszej sprawie zostały zatem dostatecznie wyjaśnione, a tym samym możliwe jest rozpoznanie sprawy na posiedzeniu niejawnym. Jednocześnie należy wskazać, że możliwość rozpatrywania sprawy przez Trybunał na posiedzeniu niejawnym nie jest uzależniona od przesłania pisemnych stanowisk uczestników postępowania. Trybunał wystąpił o takie stanowiska, wyznaczając uczestnikom zgodny z ustawą o Trybunale Konstytucyjnym termin na ich przesłanie, który był adekwatny do założonego terminu rozpoznania sprawy przez sam Trybunał.
Co do podstawy orzekania. Otóż postępowanie w niniejszej sprawie zostało wszczęte wnioskami z 2 sierpnia 2016 roku, a więc jest ono prowadzone na podstawie przepisów ustawy o Trybunale Konstytucyjnym z 2015 roku w brzmieniu sprzed nowelizacji. Z uwagi na obalenie domniemania konstytucyjności ustawy nowelizującej w całości, a także poszczególnych jej przepisów, a w szczególności artykułu 2, a także artykułu 1 punktu 10, artykułu 1 punktu 12 litera a i artykułu 1 punktu 14, postępowanie przed Trybunałem, w tym zagadnienia dotyczące wyznaczania terminów rozpraw i posiedzeń oraz liczby sędziów wymaganej do orzekania i większości, w jakiej zapadają wyroki w pełnym składzie, normuje ustawa o Trybunale Konstytucyjnym z 2015 roku w brzmieniu sprzed nowelizacji. Co do orzekania w okresie vacatio legis. Trybunał Konstytucyjny podjął kontrolę konstytucyjności ustawy o Trybunale Konstytucyjnym z 2016 roku przed jej wejściem w życie, czyli w okresie vacatio legis. Ustawa podlega kognicji Trybunału już w dniu, w którym jej tekst został opublikowany w Dzienniku Ustaw. Jednym z celów vacatio legis jest bowiem umożliwienie Trybunałowi kontroli ustawy, zanim ta zacznie wywoływać skutki prawne. Podobnie vacatio legis może służyć także samemu ustawodawcy, który w tym okresie ma sposobność korygowania dostrzeżonych niedoskonałości ustawy, dokonując nawet stosownej jej nowelizacji. W niniejszej sprawie ustawa o Trybunale Konstytucyjnym z 2016 roku wszystkie trzy wnioski inicjujące postępowanie wpłynęły tuż po jej ogłoszeniu w Dzienniku Ustaw. Wnioskodawcy żądali przy tym, by Trybunał zbadał ustawę w okresie 14-dniowej vacatio legis, wskazując, że po jej wejściu w życie wywoła ona nieodwracalne skutki prawne. Zgodnie z artykułem 50 ust. 1 i 2 ustawy o Trybunale Konstytucyjnym z 2015 roku Trybunał związany jest wskazanym we wniosku zakresem zaskarżenia, który obejmuje wskazanie kwestionowanego aktu normatywnego lub jego części oraz sformułowanie zarzutu niezgodności z konstytucją, ratyfikowaną umową międzynarodową lub ustawą. Sformułowane we wniosku żądanie wydania przez Trybunał orzeczenia w okresie vacatio legis jest elementem opisanego wyżej zakresu zaskarżenia w sytuacji, gdy z wniosku wynika, że późniejsze wydanie orzeczenia przez Trybunał nie wywoła oczekiwanych przez wnioskodawców skutków prawnych. W niniejszej sprawie z treści wniosku wynika, że powodem ich złożenia w okresie vacatio legis było dążenie przez wnioskodawców do tego, by uniemożliwić wejście w życie niekonstytucyjnych przepisów. Orzekanie przez Trybunał po upływie vacatio legis, a tym samym po wejściu w życie tych przepisów, uniemożliwiałoby osiągnięcie tego celu. Trybunał orzeka zatem w dniu, w którym obowiązuje jeszcze ustawa o Trybunale Konstytucyjnym z 2015 roku, a przedmiotem jego kontroli są przepisy ustawy o Trybunale Konstytucyjnym z 2016 roku, należące już do polskiego porządku prawnego w okresie jej spoczywania przed wejściem w życie. Co do umorzenia. Trybunał Konstytucyjny stwierdził, że na gruncie sprawy K39/16 pierwszoplanowy charakter miały zarzuty dotyczące treści przepisów ustawy o Trybunale Konstytucyjnym z 2016 roku. W odniesieniu do podobnych zagadnień Trybunał zajął stanowisko we wcześniejszych orzeczeniach, rekonstruując standardy konstytucyjne, jakie powinna spełniać każda ustawa regulująca organizację i tryb postępowania przed Trybunałem. Nie bez znaczenia w tym wypadku było również to, że w ustawie o Trybunale Konstytucyjnym z 2016 roku ustawodawca powtórzył część przepisów, które były już przedmiotem ostatecznego orzeczenia Trybunału Konstytucyjnego. Trybunał Konstytucyjny kontrolował zatem także takie rozwiązania prawne, które przywracały niekonstytucyjne regulacje. Między innymi z tego względu, jak już wcześniej wspominano, było możliwe rozpatrzenie tej sprawy na posiedzeniu niejawnym w relatywnie krótkim czasie od dnia wpłynięcia do Trybunału pism procesowych wnioskodawców. Powyższe okoliczności uzasadniały umorzenie postępowania w pozostałym zakresie, w tym w odniesieniu do kontroli trybu uchwalenia zaskarżonej ustawy ze względu na zbędność wydania wyroku. Trybunał musiał bowiem podejmować takie decyzje procesowe, które wyłączały ryzyko orzekania w warunkach tzw. paradoksu orzeczniczego, gdy przepisy stanowiące przedmiot kontroli musiałyby służyć jednocześnie do oceny konstytucyjności nich samych. Istota wspomnianego paradoksu została wyczerpująco wyjaśniona w sprawie K47/15. Dlatego Trybunał uznał, że nadrzędnymi wartościami proceduralnymi, którymi musiał kierować się w
tym postępowaniu była niezwłoczność orzeczenia jeszcze przed upływem relatywnie krótkiej vacatio legis oraz jednoznaczne określenie skutków prawnych wyroku w odniesieniu do podstaw funkcjonowania Trybunału Konstytucyjnego. Odnośnie do meritum, co do zasady podziału władzy. Otóż konstytucja uchwalona przez Zgromadzenie Narodowe oraz zatwierdzona w referendum przez naród wyznacza organom państwa i innym podmiotom prawa reguły postępowania, określając ich wolności, prawa i obowiązki względem siebie, a także podstawowe zasady ustroju Rzeczypospolitej Polskiej. Daje ona także wyraz porządkowi zasad i wartości, który musi być uwzględniany w procesie stanowienia i stosowania prawa. Konstytucja jest najwyższym prawem Rzeczypospolitej Polskiej, w ramach i na podstawie którego funkcjonować mają wszystkie organy władzy publicznej i którego muszą przestrzegać wszystkie osoby znajdujące się pod jej władzą. Zabezpieczeniem nadrzędności Konstytucji jest m.in. zasada podziału władzy. Jest ona przeciwieństwem zasady jednolitej władzy państwowej, zapobiegając instrumentalizacji Konstytucji lub sprowadzaniu jej do politycznej deklaracji czy manifestu programowego. W ostatecznym rozrachunku zabezpiecza więc wolności i prawa człowieka przed nadużyciem ze strony władzy. Istotą zasady wyrażonej w artykule 10 ust. 1 Konstytucji jest zarówno funkcjonalny podział władzy, jak i stan równoważenia się władz w celu gwarantowania poszanowania kompetencji każdej z nich i stworzenia podstaw do stabilnego działania mechanizmów demokratycznego państwa prawa. Każdej z trzech władz powinny przypadać kompetencje materialnie odpowiadające ich istocie, a co więcej, każda z tych władz powinna zachowywać pewne minimum kompetencyjne stanowiące o zachowaniu tej istoty. Ustawodawca zaś, kształtując kompetencje poszczególnych organów państwowych, nie może naruszyć owego istotnego zakresu danej władzy. Trybunał Konstytucyjny wyróżnia zatem grupę kompetencji wyłącznych, które odpowiadają tylko jednej funkcji władzy, to jest władzy ustawodawczej, wykonawczej albo sądowniczej. Tworząc minimum, które jest niezbędne do realizacji tej funkcji przez organ, nie mogą one zostać ani przeniesione na inny organ, ani naruszone w procesie stanowienia lub stosowania prawa. Artykuł 10 Konstytucji stoi na przeszkodzie koncentracji funkcji władzy w jednym organie, z drugiej zaś, przewidując dualizm organizacyjny w obrębie władzy ustawodawczej, wykonawczej i sądowniczej, zapobiega monopolizacji władzy przez jeden z organów. W szczególności zaś parlament nie ma pozycji nadrzędnej, oczywiście w tym systemie, nad innymi organami, z wyjątkiem ściśle określonych przypadków. Nie ma także pozycji monopolistycznej w systemie organów państwowych. Zasada podziału władz interpretowana w związku z artykułem 4 ust. 1 Konstytucji, który stanowi o władzy zwierzchniej narodu, oznacza, że żaden organ władzy ustawodawczej, wykonawczej lub sądowniczej nie może ani zastąpić władzy zwierzchniej, ani występować wyłącznie w roli władzy zwierzchniej. Preambuła Konstytucji wyraźnie wskazuje, że naród ustanowił Konstytucję Rzeczypospolitej Polskiej jako prawo podstawowe dla państwa. W konsekwencji nawet demokratycznie wybrany parlament nie ma kompetencji do podejmowania rozstrzygnięć, które byłyby sprzeczne z ustawą zasadniczą, także wtedy, gdy ich uzasadnieniem ma być dobro narodu. Ustrojodawca wyznaczył tym samym organom władzy publicznej materialne i proceduralne granice, w których wszystkie ich rozstrzygnięcia muszą się każdorazowo mieścić. Wymóg równoważenia władzy nie może być traktowany jako odrębna zasada ustrojowa, która wprowadzałaby wyjątek od podziału władzy lub pozostawała w nim w kolizji. Równoważenie nie odnosi się bowiem do samych funkcji władzy, które zostały wprost rozdzielone w artykule 10 ust. 1 Konstytucji, ale do jej organów wykonujących przyznane im kompetencje. Równoważenie ujawnia się w sferze stosowania prawa i oznacza, że żadna z władz nie może być całkowicie odseparowana od pozostałych. Stanowi więc następstwo dokonanego uprzednio na poziomie konstytucyjnym podziału władzy w znaczeniu formalnym. W tym szerokim kontekście konstytucyjnym doniosłości nabiera artykuł 173 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej, który w szczególny sposób określa pozycję władzy sądowniczej w konstytucyjnym podziale władzy. O ile w stosunkach między władzą ustawodawczą a wykonawczą możliwe są różne formy wzajemnych oddziaływań i współpracy, dopuszcza się również konstytucyjne istnienie obszaru, w którym kompetencje organów należących do obu władz, to jest ustawodawczej i wykonawczej, przecinają się lub nakładają, o tyle relacje między władzą sądowniczą a pozostałymi władzami muszą opierać się na zasadzie separacji. Koniecznym elementem zasady podziału władz są niezależność sądów i niezawisłość sędziów.
Gwarancją przestrzegania artykułu 10 i artykułu 173 Konstytucji jest w szczególności sądowa kontrola konstytucyjności norm sprawowana przez Trybunał Konstytucyjny. Sądownictwo konstytucyjne w europejskiej kulturze prawnej od samego początku jego powstania pomyślane było jako zabezpieczenie jednostek przed tyranią większości i gwarant zwierzchności prawa nad zwierzchnością siły. Trybunał Konstytucyjny nie tylko jest gwarantem prymatu Konstytucji, ale również stoi na straży trójpodziału władzy. Wszelkie dotyczące go regulacji nie mogą doprowadzić do sytuacji, w której utraciłby zdolność funkcjonowania. Trybunał rozstrzygnął w dzisiejszym wyroku, czy zakwestionowane w niniejszej sprawie przepisy ustawy o Trybunale Konstytucyjnym z 2016 roku odpowiadają konstytucyjnym zasadom podziału i równoważenia się władzy oraz odrębności i niezależności władzy sądowniczej, o czym za chwilę. Co do sprawności i rzetelności instytucji publicznych. Otóż Trybunał uważa, że artykuł 26 ustęp 1 punkt 1 litera G ustawy o Trybunale Konstytucyjnym z 2016 roku wprowadzał nakaz orzekania w pełnym składzie w sprawach, w których trzech sędziów Trybunału wystąpi o to w terminie 14 dni od dnia otrzymania odpisów skarg konstytucyjnych, wniosków lub pytań prawnych. Trybunał Konstytucyjny stwierdził, że przepis ten jest niezgodny z artykułem 197 Konstytucji oraz z zasadą sprawności i rzetelności działania instytucji publicznych wywodzoną z preambuły Konstytucji. Przemawiały zatem następujące argumenty. Po pierwsze, ustawodawca naruszył wymóg sprawności działania instytucji publicznej. Wniosek trzech sędziów nie został uzależniony od specyfiki danej sprawy, w szczególności zaś od liczby zaskarżonych przepisów i stopnia skomplikowania ich treści normatywnej oraz od liczby i złożoności wskazanych wzorców kontroli. Nie musiał być ani w żaden sposób uzasadniony merytorycznie, ani nie podlegał ocenie prezesa Trybunału lub składu orzekającego, który został już wyznaczony do rozpoznania sprawy. Zakwestionowany przepis podważał procesową doniosłość kompetencji prezesa Trybunału do wyznaczania sędziów do składu z uwzględnieniem kolejności alfabetycznej, rodzaju i liczby spraw wpływających do Trybunału. Zarządzenie prezesa Trybunału mogło zostać bowiem de facto pozbawione skuteczności wskutek złożenia wniosku. Należało ponadto zauważyć, że przepisy konstytucyjne nie przewidują przyznania uprawnień procesowych grupom sędziów, stanowiąc wyłącznie o Trybunale jako organie kolegialnym złożonym z 15 sędziów oraz wskazując wyczerpujące jego organy. Ustawodawca nie zrealizował prawidłowo upoważnienia udzielonego w artykule 197 Konstytucji. Nie sposób bowiem uznać za tryb postępowania w konstytucyjnym rozumieniu takiego zbioru ustawowych norm proceduralnych, w którym jedna upoważnia do podważenia wszystkich czynności procesowych dokonywanych prawidłowo na podstawie innych norm przynależnych do tego zbioru. Artykuł 197 Konstytucji, stanowiąc o trybie postępowania, wymaga zachowania spójności wewnętrznej zbioru norm regulujących postępowanie przed Trybunałem Konstytucyjnym. Po drugie, ustawodawca naruszył wymóg rzetelności działania instytucji publicznej. Zważywszy, że wystąpienie ustawowo określonego skutku wniosku, to jest rozpoznanie w pełnym składzie Trybunału Konstytucyjnego, zostało uzależnione wyłącznie od oświadczenia mniejszości sędziów, stosowanie zakwestionowanego przepisu mogło doprowadzić do odstąpienia od ogólnej zasady, na jakiej opiera się postępowanie przed Trybunałem, że tylko najistotniejsze i najdonioślejsze konstytucyjnie sprawy rozpoznawane są w pełnym składzie Trybunału Konstytucyjnego. Ustawodawca dopuścił tym samym możliwość odwrócenia w procesie stosowania prawa ustawowo określonego porządku proceduralnego i uczynienia wyjątku, jakim jest rozpoznanie sprawy w pełnym składzie zasadą ogólną. Uczestnicy postępowania przed Trybunałem nie mieliby wówczas żadnych racjonalnych przesłanek pozwalających na określenie, które sprawy podlegają rozpoznaniu w składzie pięciu lub trzech sędziów, a które w pełnym składzie. Rozwiązanie takie podważało zaufanie do państwa, jego organów i stosowanego przez nie prawa. Po trzecie, ustawodawca naruszył wymóg efektywności działania instytucji publicznej. Stosowanie zakwestionowanego przepisu w związku z przepisem nakazującym rozpoznawanie wniosków według kolejności wpływu oraz przepisem zwiększającym liczbę sędziów niezbędnych do rozpoznania sprawy w pełnym składzie prowadzić mogło do przekazywania wszystkich spraw do rozpoznania w pełnym składzie, uniemożliwiając tym samym Trybunałowi wykonywanie kompetencji, o której mowa w artykule 188 Konstytucji, bez zbędnej zwłoki.
Następnie artykuł 38 ustęp 3 do 6 ustawy o Trybunale Konstytucyjnym z 2016 roku regulował zasadę wyznaczania terminów rozpraw, wyłączenia od tej zasady oraz upoważnienie do wyznaczenia rozprawy poza kolejnością wpływu. Przepis ten dotyczył rozpraw, na których mają być rozpatrywane wnioski, cytuję, według kolejności wpływu spraw do Trybunału. Trybunał Konstytucyjny stwierdził, że przepis ten jest niezgodny z artykułem 10, artykułem 173, artykułem 188, artykułem 191 ustęp 1 punkt 1 do 5 Konstytucji oraz zasadą sprawności i rzetelności działania instytucji publicznych wyrażoną w preambule Konstytucji. Artykuł 38 ustęp 3 ustawy o Trybunale Konstytucyjnym z 2016 roku, różnicując kontrolę norm inicjowaną wnioskami względem innych pism w postępowaniu przed Trybunałem, osłabiał wiarygodność i spójność konstytucyjnego systemu ochrony praw człowieka oraz mógł doprowadzić do delegitymizacji działania podmiotów wymienionych w artykule 191 ustęp 1 punkt 1 do 5 Konstytucji. Należało przypomnieć, że kompetencja do złożenia wniosków w sprawach, o których mowa w artykule 188 Konstytucji, ma charakter konstytucyjny oraz spełnia doniosłe publiczno-prawne funkcje. Oprócz pytań prawnych i skarg konstytucyjnych, wnioski o abstrakcyjną kontrolę norm są podstawowym narzędziem służącym ochronie konstytucyjnych praw i wolności. Służą one także ochronie podstawowych zasad ustrojowych. Moment rozpoznania wniosku, o którym mowa w artykule 191 ustęp 1 punkt 1 do 5 Konstytucji, nie jest zatem obojętny z punktu widzenia ochrony praworządności i stabilności stosunków prawnych. Im jest wcześniejszy, tym łatwiejsze jest uniknięcie lub zminimalizowanie niekorzystnych następ niekonstytucyjności nawiązanych stosunków prawnych. W dotychczasowym orzecznictwie konstytucyjnym Związek Rozpoznania poza kolejnością wpływu spraw inicjowanych wnioskami z ochroną stabilności stosunków prawnych ujawnił się m.in. w wypadku kontroli przepisów ustaw czasowo ograniczających prawa i wolności z uwagi na realizację interesu publicznego, np. wywłaszczenie pod budowę dróg, ustaw incydentalnych, które regulacje odnosiłyby się do jednorazowego rozwiązania problemu społecznego, np. spłata niektórych niezaspokojonych należności przedsiębiorców wynikających z realizacji udzielonych zamówień publicznych, czy ustaw kształtujących z mocy prawa sytuację podmiotów prawa prywatnego, na przykład sprawy dotyczące wywłaszczeń ex lege. Okoliczności te nie zostały uwzględnione w żadnym zakresie w artykule 38 ustawy o Trybunale Konstytucyjnym z 2016 roku. Trybunał podtrzymuje w tym zakresie wyrażony w swoim wcześniejszym orzecznictwie pogląd, że, cytuję, wprowadzenie wymogu wyznaczania terminów rozpraw, na których są rozpoznawane wnioski według kolejności wpływu spraw, oznacza uzależnienie tempa rozpatrywania sprawy przez Trybunał od okoliczności, które ze sprawą tą nie pozostają w żadnym racjonalnym związku. Rozwiązanie to zakłada również, że wszystkie sprawy wpływające do Trybunału są porównywalne i potrzebują takiego samego czasu na ich rozpoznanie. Tymczasem czas potrzebny na rozpatrzenie sprawy nie jest zależny od liczby innych spraw, które do Trybunału wpłynęły, lecz od specyfiki danej sprawy, w szczególności zaś od liczby zaskarżonych przepisów i stopnia skomplikowania ich treści normatywnej oraz od liczby i złożoności wskazanych wzorców kontroli. Koniec cytatu. Artykuł 61 ustęp 3 ustawy o Trybunale Konstytucyjnym z 2016 roku upoważniał prezesa Trybunału Konstytucyjnego do skrócenia o połowę 30-dniowego terminu, po upływie którego może odbyć się rozprawa w sprawach pytań prawnych, skarg konstytucyjnych i sporów kompetencyjnych. Za zakresową niekonstytucyjnością tego przepisu przemawiały argumenty podniesione już wcześniej w odniesieniu do artykułu 38 ustęp 3 do 6 ustawy o Trybunale Konstytucyjnym. Konstytucyjny charakter kompetencji do złożenia wniosku o abstrakcyjną kontrolę, jej systemowa doniosłość dla ochrony praw i wolności oraz zasad ustroju, a ponadto równoważność procesowa względem skarg konstytucyjnych i pytań prawnych stały na przeszkodzie regulacji, która w sposób bezwzględny i automatyczny przyznawała pierwszeństwo rozpoznania skarg, pytań prawnych oraz wniosków w sprawie, o której mowa w artykule 189 Konstytucji, przed wnioskami, o których mowa w artykule 191 ustęp 1 punkt 1 do 5 Konstytucji.
Artykuł 61 ustęp 6 ustawy o Trybunale Konstytucyjnym z 2016 roku uzależnia rozpoznanie sprawy od obecności prawidłowo zawiadomionego prokuratora generalnego lub jego przedstawiciela w wypadkach, w których ustawa przewidywała obowiązek jego uczestnictwa. Trybunał Konstytucyjny stwierdził, że przepis ten jest niezgodny z artykułem 10, artykułem 173, artykułem 188 oraz zasadą sprawności i rzetelności działania instytucji publicznych wyrażoną w preambule Konstytucji. Zakwestionowany przepis uzależniał zdolność Trybunału Konstytucyjnego do kontroli konstytucyjności prawa od czynności czy okoliczności faktycznych, takich jak obecność lub nieobecność prokuratora generalnego na rozprawie. Zważywszy, że ustawodawca nie ograniczył czasowo skutku, jaki wywołuje niestawiennictwo prawidłowo zawiadomionego prokuratora generalnego, rozpoznanie sprawy mogło zostać wstrzymane bezterminowo. Artykuł 188 Konstytucji w związku z artykułem 65 ustawy o Trybunale Konstytucyjnym nakazują tymczasem rozpoznać Trybunałowi sprawę bez zbędnej zwłoki i wydać orzeczenie, gdy sprawa została dostatecznie wyjaśniona. Ponadto artykuł 61 ustęp 6 ustawy o Trybunale Konstytucyjnym umożliwiał niesprawność działania organu konstytucyjnego przez prokuratora generalnego, godząc tym samym wiarygodność Trybunału jako organu ochrony konstytucyjnych praw i wolności. Artykuł 68 ustęp 5 do 7 ustawy o Trybunale Konstytucyjnym z 2016 roku regulował instytucję sprzeciwu grupy sędziów wobec zaproponowanego kierunku rozstrzygnięcia sprawy rozpoznawanej w pełnym składzie. Skutkiem sprzeciwu było odroczenie narady o 3 miesiące, a w razie ponownego sprzeciwu o kolejne 3 miesiące. Trybunał Konstytucyjny stwierdził, że artykuł 68 ustęp 5 do 7 ustawy o Trybunale Konstytucyjnym z 2016 roku jest niezgodny z artykułem 188 Konstytucji i zasadą sprawności i rzetelności działania instytucji publicznych wyrażoną w preambule Konstytucji. Przemawiały zatem następujące argumenty. Po pierwsze, ustawodawca naruszył wymóg sprawności działania instytucji publicznej. Stosowanie zakwestionowanego przepisu uniemożliwiało wydanie orzeczenia w sprawie rozpoznanej w pełnym składzie, w której zgłoszono sprzeciw. Zakwestionowany przepis wprost rozróżniał naradę, podczas której zgłaszany jest pierwszy sprzeciw, porowną naradę, podczas której zgłaszany jest drugi sprzeciw oraz kolejną naradę, podczas której przeprowadza się głosowanie. Upoważniając grupę sędziów do zgłoszenia sprzeciwu, ustawodawca nie określił precyzyjnie podmiotowych, przedmiotowych i czasowych ograniczeń sprzeciwu. Mogła go zgłosić grupa 4 sędziów, przy czym ustawodawca nie wykluczył możliwości ponownego zgłaszania kolejnych sprzeciwów przez tę samą lub tylko nieznacznie zmienioną grupę sędziów. Teoretycznie możliwe było uformowanie wielu zróżnicowanych personalnie grup 4 sędziów, które mogły zgłosić sprzeciw w trakcie narady w pełnym składzie. Sprzeciw każdej z grup automatycznie skutkował odroczeniem narady w pierwszej kolejności o 3 miesiące, a w dalszej o kolejne 3 miesiące. Artykuł 68 ustęp 7 ustawy o Trybunale Konstytucyjnym z 2016 roku w zakresie, w jakim stanowił, że przeprowadza się kolejną naradę i głosowanie, nie wykluczył sam w sobie dopuszczalności zgłoszenia ponownego sprzeciwu przez inną grupę 4 sędziów, nowego sprzeciwu w tej samej sprawie przez grupę sędziów, która już raz sprzeciw zgłosiła. Zasadność sprzeciwu nie podlegała bowiem ocenie składu sędziowskiego, a skutek w postaci odroczenia narady następuje w takiej sytuacji z mocy prawa. Po drugie, ustawodawca naruszył wymóg rzetelności działania instytucji publicznej. Stosowanie zakwestionowanego przepisu uzależniało dalsze rozpoznanie sprawy, w której zgłoszono sprzeciw, od uznaniowości grupy 4 sędziów. Wprowadzone przez ustawodawcę przesłanki zgłoszenia sprzeciwu miały charakter pozorny, gdyż sprzeciw nie wymagał uzasadnienia. Przesłanka doniosłości ustrojowej sprawy lub ochrony porządku publicznego adresowana była wyłącznie do sędziego zgłaszającego sprzeciw i nie podlegała weryfikacji na forum pełnego składu. Wystąpienie ustawowo określonego skutku sprzeciwu, to jest odroczenie narad, zostało zatem de facto uzależnione wyłącznie od oświadczenia woli mniejszości sędziów, które nie tylko nie wymaga uzasadnienia, ale nie może zostać skonfrontowane ze stanowiskiem większości składu orzekającego. Po trzecie, ustawodawca naruszył również wymóg efektywności działania instytucji publicznej. Stosowanie zakwestionowanego przepisu uniemożliwiało bezzwłoczne wydanie orzeczenia w sprawach, w których sprzeciwu nie zgłoszono.
Artykuł 68 ustęp 5 do 7 ustawy o Trybunale Konstytucyjnym z 2016 roku, interpretowany w związku z przepisami o kolejności wyznaczania spraw oraz o rozpoznaniu spraw w pełnym składzie, skutkowałby powstaniem nieuzasadnionej konstytucyjnie przewlekłości w postępowaniach inicjowanych wnioskami. Terminy rozpraw w tego rodzaju sprawach wyznaczane powinny być według kolejności wpływu wszystkich spraw do Trybunału Konstytucyjnego. Skorzystanie przez grupę czterech sędziów z ustawowego uprawnienia skutkowałoby w tej sytuacji nie tylko odroczeniem narady w sprawie, w której zgłoszono sprzeciw, ale stałoby również na przeszkodzie rozpoznaniu na rozprawie każdej z zainicjowanych wnioskiem spraw, które wpłynęłyby do Trybunału Konstytucyjnego po sprawie, w której taki sprzeciw zgłoszono. Tym samym zakwestionowana regulacja uniemożliwiała wykonanie konstytucyjnej kompetencji Trybunału bez zbędnej zwłoki, czego wymaga norma konstytucyjna. Co do niezawisłości sędziów Trybunału Konstytucyjnego. W warunkach niniejszej sprawy należy przypomnieć, że niezawisłość sędziów, w tym sędziów Trybunału, obejmuje następujące elementy. Bezstronność w stosunku do uczestników postępowania, niezależność od organów instytucji pozasądowych, samodzielność sędziego w relacji do władz i innych organów sądowych, niezależność od czynników politycznych, wewnętrzną niezawisłość sędziego. Artykuł 195 ustęp 1 Konstytucji przesądza, że niezawisłość sędziego Trybunału Konstytucyjnego wiąże się ze sprawowaniem urzędu. Niewątpliwie konstytucyjna gwarancja obejmuje zatem orzekanie w sprawach, o których mowa w artykule 188 Konstytucji. Konstytucyjne pojęcie sprawowania urzędu nie jest zatem tożsame ani ze sprawowaniem wymiaru sprawiedliwości, ani z wyrokowaniem w imieniu Rzeczypospolitej, ani nie ogranicza się do wykonywania tylko czynności orzeczniczych. Sprawowanie urzędu sędziego Trybunału Konstytucyjnego obejmuje zarówno wyrokowanie, orzekanie w innych sprawach konstytucyjnie powierzonych Trybunałowi, jak i wykonywanie wszystkich czynności związanych z zarządzaniem procesem orzekania. Artykuł 195 ustęp 1 Konstytucji wyraża zatem gwarancję niezawisłości sędziego uczestniczącego w rozpoznaniu sprawy, począwszy od momentu jej wpływu do Trybunału i wyznaczenia sędziego do składu. Mając powyższe na uwadze i uwzględniając kryterium podmiotowe niezawisłości, należało odróżnić niezawisłość obiektywną, to jest od innych podmiotów prawa, oraz niezawisłość subiektywną, to jest zdolność do abstrahowania sędziego od pozaprawnych zasad i wartości. W obrębie niezawisłości pojęcie obiektywne ze względu na kryterium przedmiotowe należało rozróżnić niezawisłość zewnętrzną, to jest od innych organów władzy publicznej, oraz wewnętrzną, to jest od innych sędziów Trybunału. W każdym wypadku niezawisłość wiąże się z autonomicznie rozumianym sprawowaniem urzędu, co obejmuje zarówno wyrokowanie, jak i inne czynności związane z procesem orzekania w sprawach konstytucyjnie powierzonych. Źródłem naruszenia tak rozumianej niezawisłości w sprawowaniu urzędu może być zarówno akt stanowienia lub stosowania prawa, jak i czynność faktyczna. W konsekwencji Trybunał przyjął, że z artykułu 195 ust. 1 Konstytucji wynika wiele różnych norm prawnych adresowanych do różnych podmiotów prawa. W szczególności przepis ten wyraża adresowany do sędziego nakaz zachowania niezawisłości subiektywnej, adresowany do każdego organu władzy ustawodawczej, wykonawczej i sądowniczej, zakaz wywierania nacisków na sędziego sprawującego swój urząd, adresowany do ustawodawcy nakaz ustanowienia ustawowej gwarancji niezawisłości sędziego oraz zakaz ustawowej ingerencji. Trybunał Konstytucyjny stwierdził, że artykuł 26 ustęp 1 punkt 1 litera g oraz artykuły 68 ustęp od 5 do 7 ustawy o Trybunale Konstytucyjnym z 2016 roku są niezgodne z artykułem 195 ustęp 1 Konstytucji. Oba przepisy ustawowe dotyczyły wewnętrznego aspektu niezawisłości, to jest niezawisłości sędziego względem innych sędziów Trybunału Konstytucyjnego. Zarówno upoważnienie do złożenia wniosku skutkującego przekazaniem sprawy do rozpoznania w pełnym składzie, jak i upoważnienie do złożenia sprzeciwu wobec proponowanego kierunku rozstrzygnięcia odnosiły się do sfery sprawowania urzędu w konstytucyjnym rozumieniu. Dotyczyły wszakże procesu rozpoznania sprawy i dokonywania czynności urzędniczych. Artykuł 26 ustęp 1 punkt 1 litera g ustawy o Trybunale Konstytucyjnym z 2016 roku umożliwiał arbitralną ingerencję w niezawisłość sędziów wyznaczonych do rozpoznania sprawy i ich kompetencje do oceny szczególnej zawiłości sprawy. Sędziowie nie mogli bowiem podjąć decyzji zgodnie z własnym przekonaniem. Wniosek trzech sędziów mógł zostać złożony bez uzasadnienia i wywołać skutek procesowy,
zanim jeszcze skład wyznaczony do rozpoznania sprawy podjął decyzję, czy skorzystać z kompetencji przewidzianej w artykule 26 ust. 1 punkt 1 litera G ustawy o Trybunale Konstytucyjnym z 2016 roku. Artykuł 68 ust. 5 do 7 ustawy o Trybunale Konstytucyjnym z 2016 roku dopuszcza z kolei arbitralną ingerencję grupy czterech sędziów w niezawisłość sędziego sprawozdawcy, nie wymagający żadnego uzasadnienia sprzeciw, stanowił formę pozamerytorycznego wpływu na sędziego sprawozdawcę, w skrajnych wypadkach uniemożliwiając mu przedstawienie argumentów za zaproponowanym przez niego rozstrzygnięciem problemu konstytucyjnego i dalszą dyskusję na forum pełnego składu. Sprzeciw skutkować miał wszakże obligatoryjnym odroczeniem narady, po którym następowało przedstawienie wspólnej propozycji rozstrzygnięcia przez sędziów zgłaszających sprzeciw. Trybunał stwierdził, że podjęta przez ustawodawcę próba instytucjonalizacji mniejszości sędziowskiej na wzór gwarancji proceduralnych znanych w prawie parlamentarnym nie odpowiada funkcji Trybunału Konstytucyjnego jako organu władzy sądowniczej oraz indywidualnemu statusowi niezawisłych sędziów Trybunału. Liczebność Trybunału, zasada jego apolityczności, konstytucyjne gwarancje proceduralne oraz charakterystyczny dla władzy sądowniczej sposób orzekania w sprawach konstytucyjnie powierzonych sprzeciwiają się tworzeniu takich analogii na gruncie ustawy, o której mowa w artykule 197 Konstytucji. Przeciwko instytucjonalizacji swoistej mniejszości sędziowskiej przemawiają ponadto istniejące i ugruntowane w tradycji prawa konstytucyjnego gwarancje niezawisłości wewnętrznej sędziego Trybunału, do których zaliczyć należy upoważnienie do złożenia zdania odrębnego. Sędzia niepodzielający poglądu większości składu orzekającego nie jest nim związany i może zawsze zgłosić zdanie odrębne zarówno od sentencji, jak i od uzasadnienia orzeczenia Trybunału Konstytucyjnego. Odnośnie do konstytucyjności przepisów przejściowych. Otóż należy zauważyć, że artykuł 83 ust. 1 ustawy o Trybunale Konstytucyjnym z 2016 roku jest przepisem przejściowym. Dokonując w nim niezbędnych rozstrzygnięć intertemporalnych co do sposobu ukończenia postępowań toczących się przed Trybunałem w momencie wejścia w życie tej ustawy, prawodawca odwołał się właśnie do zasady bezpośredniego działania prawa nowego i przesądził, że w sprawach wszczętych i niezakończonych przed dniem wejścia w życie owej ustawy należy stosować jej przepisy. Rozwiązanie przewidujące bezpośrednie zastosowanie nowych przepisów, norm zapewnia wprawdzie szybkie i stosunkowo proste legislacyjnie, a przy tym na ogół bezkolizyjne zastąpienie dawnego prawa nowym, ale bywa nielojalne wobec zainteresowanych, osłabia poczucie bezpieczeństwa prawnego. Może także wywoływać następstwa podobne do następstw wstecznego działania prawa. Z tych właśnie względów ustawodawca musi uwzględnić dyrektywy płynące z zasady stabilności rozstrzygnięć organów władzy publicznej, pewności prawa, ochrony praw słusznie nabytych i interesów w toku, wynikające z zasady demokratycznego państwa prawnego. Co się tyczy rozstrzygnięć intertemporalnych w zakresie przepisów regulujących postępowanie przed organami państwa, za utrzymanie w mocy czynności dokonanych na podstawie dotychczasowych, zmienianych czy uchylanych przepisów, przemawiać może w szczególności lojalność wobec ich uczestników, sprowadzająca się w minimalnym wymiarze do zapewnienia im poczucia pewności, iż czynności ukończone przed nastąpieniem zmiany prawa zostaną utrzymane bez konieczności ich ponawiania, uzupełniania i tym podobne, a całe postępowanie nie będzie w sposób nieuzasadniony, przeciągany i utrudniany. Jakkolwiek zatem rozstrzygnięcie intertemporalne zawarte w artykule 83 ust. 1 ustawy o Trybunale Konstytucyjnym z 2016 roku samo przez się nie narusza standardów konstytucyjnych, to tylko pod warunkiem rozumienia go w ten sposób, że nie podważa skuteczności czynności w postępowaniach wszczętych i niezakończonych przed wejściem w życie ustawy o Trybunale Konstytucyjnym z 2016 roku, które dokonano przed jej wejściem w życie. Artykuł 83 ust. 2 ustawy o Trybunale Konstytucyjnym z 2016 roku nakładał na Trybunał obowiązek rozpatrzenia wszystkich spraw zainicjowanych w drodze skargi konstytucyjnej i pytania prawnego w terminie roku od wejścia w życie ustawy. Pozornie mogłoby się wydawać, że rozwiązanie takie realizuje postulat sprawności działania instytucji publicznych wynikających z preambuły. W praktyce jednak przepis ten nakładał na Trybunał obowiązek niemożliwy do wykonania, co wynika z, po pierwsze, dużej liczby spraw, które Trybunał miałby rozpoznać w ciągu roku,
Po drugie, dotychczasowego średniego czasu rozpoznania spraw, które wynosi 21 miesięcy. Po trzecie, zasad tworzenia składów orzekających angażujących do rozpatrywania zgodności z konstytucją wszystkich sędziów Trybunału, pełny skład lub co najmniej 1/3 z nich, skład 5 sędziów. Po czwarte, przepisów przejściowych, które wymagają rozpatrzenia wszystkich spraw od nowa w zmienionym składzie Trybunału. Krótki termin uniemożliwiał faktycznie rozpatrzenie sprawy, jeżeli jest ona sprawą skomplikowaną, a także rozpatrzenie jej w sposób rzetelny, jak tego wymaga preambuła. Ustawodawca z jednej strony sformułował w artykule 83 ust. 2 ustawy o Trybunale Konstytucyjnym z 2016 roku nakaz rozpoznania wszystkich spraw, o których mowa w tym przepisie w terminie roku, a z drugiej strony wprowadził do tej samej ustawy rozwiązania, które uniemożliwiają Trybunałowi wydanie orzeczenia w terminie roku z przyczyn od niego zupełnie niezależnych. Zakwestionowany przepis ingerował w niezależność Trybunału w zakresie ustalenia porządku rozpatrywania spraw, uniemożliwia dokonywanie przez Trybunał zmian w kolejności wyrokowania, na przykład w zależności od wagi rozpatrywanego problemu konstytucyjnego, a ponadto wymuszał nieuzasadniony pośpiech orzekania, co zagraża rzetelności funkcjonowania Trybunału. Określenie maksymalnego terminu rozpoznania sprawy przez Trybunał możliwe jest w przepisach konstytucyjnych, a jedynym przypadkiem takiego rozwiązania jest artykuł 224 ust. 2 Konstytucji. W drodze ustawy nie można wprowadzić wyjątku od tej zasady. Zakaz ustawowego określania maksymalnego terminu rozpoznania spraw w ustawie wynika z zasady trójpodziału władzy, bowiem jest to forma ingerencji władzy ustawodawczej w istotę działania władzy sądowniczej. Stąd tylko ustrojodawca może sformułować w przepisach konstytucyjnych wymóg działania władzy sądowniczej w określonych ramach czasowych. Artykuł 83 ust. 2 ustawy o Trybunale Konstytucyjnym z 2016 roku został uznany za niezgodny z artykułem 10, artykułem 173 oraz zasadą rzetelności i sprawności działania instytucji publicznych wynikającą z preambuły Konstytucji. Odnosząc się do artykułów od 84 do 87 ustawy o Trybunale Konstytucyjnym z 2016 roku, Trybunał Konstytucyjny stwierdził, że przepisy miały na celu podważenie dokonania czynności procesowych w sprawach wszczętych i niezakończonych przed dniem wejścia w życie ustawy o Trybunale Konstytucyjnym z 2016 roku. Ustawodawca nakazywał bowiem, by Trybunał ponownie dokonał formalnej oceny wniosków, wyznaczył składy orzekające i terminy rozpraw, przeprowadził wstępną kontrolę skarg konstytucyjnych, którym nie nadano biegu przed wejściem w życie ocenianej ustawy. Artykuły od 84 do 87 ustawy o Trybunale Konstytucyjnym z 2016 roku prowadziły tym samym do niekonstytucyjnego doprecyzowania zasady działania prawa nowego, którą ustawodawca przyjął w artykule 83 ust. 1 ustawy o Trybunale Konstytucyjnym z 2016 roku. W tym zaś kontekście należało zauważyć, że możliwe problemy przejściowe, intertemporalne i dostosowawcze związane z nowym postępowaniem przed Trybunałem znane były prawodawcy jeszcze przed uchwaleniem kontrolowanej ustawy, o czym świadczy między innymi szczegółowe rozwiązanie przyjęte w artykule 134 ustawy o Trybunale Konstytucyjnym z 2015 roku oraz uzasadnienie wyroku o sygnaturze K47/15. Racjonalny ustawodawca świadomy szczególnego charakteru procedury hierarchicznej kontroli norm, w której inaczej niż w procedurze cywilnej lub karnej nie wyodrębnia się ani stadiów postępowania, ani instancji, powinien uwzględnić jej swoistość. Oceniane przepisy rozdziału 4 ustawy o Trybunale Konstytucyjnym z 2016 roku zawierały niekonstytucyjne elementy dostosowujące. Artykuł 83 ust. 2 ustawy o Trybunale Konstytucyjnym z 2016 roku nakazywał wszakże rozpoznać wszystkie zawisłe sprawy, które zostały zainicjowane pytaniem prawnym lub skargą konstytucyjną w ciągu roku od wejścia w życie prawa nowego. Nakaz ten dotyczył również skarg konstytucyjnych na etapie ich wstępnego rozpoznania. Z kolei artykuł 84 ust. 1 ustawy o Trybunale Konstytucyjnym z 2016 roku nakazywał Trybunałowi w ciągu 14 dni od wejścia w życie ocenianej ustawy zawiesić wszystkie postępowania w sprawach zainicjowanych wnioskami na okres 6 miesięcy. Podjęcie zawieszonego postępowania nie mogło nastąpić przed upływem tego okresu, niezależnie od dostosowania się przez wnioskodawcę do wymogów prawa nowego, od problemu konstytucyjnego oraz faktycznej zdolności Trybunału do rozpoznania danej sprawy. W
obu wypadkach ustawodawca dokonał rozstrzygnięcia o charakterze orzeczniczym, ingerując w proces rozpoznania sprawy przez Trybunał Konstytucyjny. Należało zaś przypomnieć, że, cytuję, zadaniem ustawodawcy jest tworzenie optymalnych warunków, a nie ingerowanie w proces orzekania przez określenie momentu, w którym Trybunał może się zająć daną sprawą. Koniec cytatu. Zakwestionowane przepisy przejściowe naruszały odrębność i niezależność Trybunału jako organu władzy sądowniczej. Artykuł 85 ustawy o Trybunale Konstytucyjnym z 2016 roku w sprawach, w których został wyznaczony termin rozprawy, nakazywał wyznaczyć na nowo składy orzekające, a w dalszej kolejności skutkował koniecznością rozpoznania tych spraw na nowo, niezależnie od etapu, na którym te sprawy się znajdowały. Z kolei artykuł 86 ustawy o Trybunale Konstytucyjnym z 2016 roku modyfikował proces orzekania w sprawach, w których został wyznaczony termin publicznego ogłoszenia orzeczenia w sprawie rozpoznawanej na posiedzeniu niejawnym. Ustawodawca nakazywał bowiem nie tylko odroczyć ogłoszenie, ale przede wszystkim zmienić skład orzekający tak, aby pozostawał on zgodny z wymogami prawa nowego. Zważywszy, że nie uregulowano w nim rozpoznania sprawy na posiedzeniu niejawnym, odroczenie oraz dostosowanie, o których mowa w artykule 86 ustawy o Trybunale Konstytucyjnym z 2016 roku, oznaczały w istocie konieczność rozpoznania sprawy na rozprawie w nowym składzie i procedurze. W ten sposób ustawodawca w sposób generalny i abstrakcyjny pozbawił doniosłości prawnej postanowienia Trybunału Konstytucyjnego o rozpoznaniu sprawy na posiedzeniu niejawnym. Niekonstytucyjność ingerencji ustawodawcy w niezależność Trybunału ujawniała się w szczególności w sytuacji, w której wyznaczono publiczne ogłoszenie wydanego na posiedzeniu niejawnym wyroku, pod którym podpisy złożyli sędziowie składu orzekającego. Konsekwentne zastosowanie artykułu 86 ustawy o Trybunale Konstytucyjnym z 2016 roku oznaczało bowiem konieczność zmiany wyroku Trybunału, który formalnie zapadł, pomimo że jeszcze nie został ogłoszony. Zakwestionowane przepisy przejściowe, jeżeli uwzględni skalę zmian, krótkie terminy dostosowujące oraz okres vacatio legis, zostały ukształtowane w sposób nie pozostawiający Trybunałowi możliwości przystosowania się do prawa nowego. Ponadto prowadziły do niekorzystnej zmiany sytuacji procesowej wnioskodawców, o których mowa w artykule 191 ust. 1 punkt 1-5 Konstytucji, a w konsekwencji do podważenia ratio wniosku jako środka abstrakcyjnej kontroli norm. Wnioskodawcy, niezależnie od tego, kiedy złożyli swój wniosek oraz bez względu na to, czy zostali wezwani do uzupełnienia braków formalnych złożonego pisma procesowego, zostali zobowiązani do dostosowania nowych wniosków do nowych wymagań procesowych. Wywiązanie się z obowiązku ustawowego przez wnioskodawcę pozostawało jednak bez znaczenia dla biegu sprawy, gdyż termin podjęcia postępowania był niezależny od tego, kiedy wnioski zostaną uzupełnione. Objęcie wszystkich nierozpoznanych dotąd wniosków w pierwszej kolejności zawieszeniem, a następnie wymogiem rozpoznania na rozprawie według kolejności wpływu spraw do Trybunału prowadziło do powstania wieloletniej przewlekłości, a tym samym stałoby na przeszkodzie rozstrzygnięciu niejednokrotnie doniosłych z perspektywy ustroju oraz ochrony wolności i praw człowieka problemów konstytucyjnych. Podobny skutek wywołują zakwestionowane przepisy przejściowe w sprawach inicjowanych skargami konstytucyjnymi. W zależności od etapu rozpoznania konieczna jest albo zmiana reżimu prawnego i dalszego procedowania według prawa nowego, albo powtórzenie czynności dokonanych na etapie wstępnego rozpoznania, jeżeli przed wejściem w życie ustawy skardze nie nadano dalszego biegu. Z uwagi na powyższe Trybunał Konstytucyjny stwierdził, że artykuły 84, 85, 86 i 87 ustawy o Trybunale Konstytucyjnym z 2016 roku są niezgodne z zasadą zaufania do państwa i stanowionego przez nie prawa wyrażoną w artykule 2 Konstytucji oraz artykule 10 i artykule 173 Konstytucji. Co do ogłaszania i ostateczności wyroków Trybunału Konstytucyjnego. Trybunał Konstytucyjny orzekł, że artykuł 80 ust. 4, artykuł 89 ustawy o Trybunale Konstytucyjnym z 2016 roku budzą poważne zastrzeżenia konstytucyjne. Rozwiązanie zawarte w artykule 80 ust. 4 ustawy o Trybunale Konstytucyjnym, przewidujące, że ogłoszenie orzeczenia Trybunału jest uzależnione od wniosku prezesa Trybunału Konstytucyjnego do prezesa Rady Ministrów, sugeruje jednoznacznie, że samo przekazanie orzeczenia TK do wydawcy dziennika urzędowego
bez wymaganego wniosku na podstawie artykułu 190 ust. 2 Konstytucji nie przesądza o jego publikacji. Ogłaszanie orzeczeń Trybunału Konstytucyjnego na wniosek zakłada także, że pismo prezesa Trybunału Konstytucyjnego może podlegać ocenie, nawet być przedmiotem proceduralnych kontrowersji, na przykład co do tego, czy spełnia kryteria formalne wniosku, czy ma należytą postać bądź treść. W obowiązującym stanie prawnym ogłaszanie orzeczeń Trybunału Konstytucyjnego zarządza prezes Trybunału Konstytucyjnego. Podobna regulacja obowiązywała wedle ustawy o Trybunale Konstytucyjnym z 1997 roku. Formuły te dobrze oddają formalny charakter publikacji, która jest warunkiem koniecznym wejścia w życie orzeczenia, ale nie wpływa na jego byt prawny. Unormowanie konstytucyjne wyklucza w tym zakresie swobodę działania organu administracji rządowej, nie przewiduje dla wydawcy dziennika urzędowego zadań innych niż techniczne. Ratio legis artykułu 80 ust. 4 ustawy o Trybunale Konstytucyjnym z 2016 roku zostało przedstawione w toku prac legislacyjnych. Wypowiedzi posłów większości parlamentarnej potwierdzają, że intencją ustawodawcy na gruncie artykułu 80 ust. 4 ustawy o Trybunale Konstytucyjnym z 2016 roku było przyznanie prezesowi Rady Ministrów prawa do weryfikacji prawidłowości orzeczeń Trybunału skierowanych do publikacji. Kolejny z zaskarżonych przepisów ustawy o Trybunale Konstytucyjnym z 2016 roku, a mianowicie artykuł 89, zakładał podział orzeczeń Trybunału na te, które mają zostać ogłoszone w Dzienniku Urzędowym i te, które ogłoszone nie będą. Ustawodawca uznał zatem swoje prawo do wyboru orzeczeń Trybunału podlegających publikacji, wyodrębniając je za pomocą kryterium temporalnego, czyli orzeczenia wydane przed 20 lipca 2016 roku i kryterium przedmiotowego, orzeczenia dotyczące aktów normatywnych, które nie utraciły mocy obowiązującej w dniu wejścia w życie ustawy o Trybunale Konstytucyjnym z 2016 roku. Istota problemu konstytucyjnego sięga jednak głębiej i dotyczy nie tyle nawet samej dopuszczalności selekcji orzeczeń Trybunału przez Sejm, ile generalnego pytania o podstawy kompetencyjne ustawodawcy do ingerencji w konstytucyjny system publikacji orzeczeń Trybunału Konstytucyjnego. Ustawodawca nie jest władny oceniać, które orzeczenia Sądu Konstytucyjnego mogą być publikowane, a które na publikację nie zasługują. Zagadnienia te w ogóle nie są materią ustawową. Przesądza je ex lege artykuł 190 ust. 2 Konstytucji. W tym sensie artykuł 89 ustawy o Trybunale Konstytucyjnym ustanawia nieprzewidziany w ustawie zasadniczej model ogłaszania orzeczeń, wyłączając spod regulacji konstytucyjnej część ostatecznych wyroków orzeczeń Trybunału Konstytucyjnego. Na gruncie artykułu 89 ustawy o Trybunale Konstytucyjnym z 2016 roku w sposób szczególny należało również odnotować stygmatyzujące stwierdzenie o rozstrzygnięciach Trybunału wydanych, cytuję, z naruszeniem przepisów ustawy o Trybunale Konstytucyjnym z 2015 roku, wyrażone nie tylko poza granicami ustrojowych kompetencji władzy ustawodawczej, ale także sformułowane bez jakichkolwiek podstaw faktycznych i merytorycznych, a przy tym wsparte na gołosłownych przesłankach i niezasługujących na ochronę pobudkach. Wkroczenie władzy ustawodawczej za pomocą aktu prawa powszechnie obowiązującego, w tym wypadku ustawy, w sferę władzy sądzenia, będące przejawem swoistego wymiaru sprawiedliwości wobec sędziów konstytucyjnych wydających wyroki w imieniu Rzeczypospolitej Polskiej, jest nie do pogodzenia ze standardami państwa prawnego. Ustawodawca zrecenzował w artykule 89 ustawy o Trybunale Konstytucyjnym z 2016 roku konkretne wyroki Trybunału Konstytucyjnego podjęte przez konkretnych sędziów Trybunału Konstytucyjnego w odniesieniu do konkretnych spraw. Przypisał sędziom Trybunału Konstytucyjnego działanie niezgodne z prawem, usprawiedliwiając w ten sposób wcześniejszą odmowę publikacji wyroków Trybunału Konstytucyjnego przez organ wydający dziennik urzędowy i przydając samej czynności ogłoszenia orzeczenia Trybunału charakter wyjątku uzależnionego od woli władzy ustawodawczej. I jakkolwiek z konstytucyjnego punktu widzenia ocena zawarta w artykule 89 ustawy o Trybunale Konstytucyjnym z 2016 roku nie może mieć i nie ma żadnego waloru prawnego, sama taka praktyka oczywiście narusza zasadę podziału i równoważenia władz, obowiązek współpracy i współdziałania między konstytucyjnymi organami władzy publicznej, niezależność sądów i trybunałów oraz wszystkie te normy i zasady, które konstytuują elementarne podstawy ustroju państwa. Dlatego Trybunał orzekł, że artykuł 89 Konstytucji jest niezgodny także z artykułem 10 i artykułem 173 Konstytucji.
Co do konstytucyjności dopuszczenia sędziów do orzekania. Zaskarżony artykuł 90 ustawy o Trybunale Konstytucyjnym z 2016 roku był przepisem dostosowującym, którego zakres zastosowania został ograniczony do sytuacji faktycznej istniejącej w dniu ogłoszenia tej ustawy. Znaczy to, że zamysłem regulacyjnym ustawodawcy było unormowanie statusu prawnego konkretnych sędziów Trybunału Konstytucyjnego, którzy zostali wybrani częściowo przez Sejm siódmej, częściowo przez Sejm ósmej kadencji. Do tej ostatniej grupy sędziów, ostatniej grupy sędziów Trybunału Konstytucyjnego prezydent odebrał ślubowanie. Ustawodawca w tym przepisie nakazuje, aby sędziowie wybrani przez Sejm ósmej kadencji zostali dopuszczeni do orzekania w Trybunale. Prezes Trybunału Konstytucyjnego miałby przydzielić im sprawy i stworzyć warunki do wypełnienia urzędu sędziego. W tym kontekście Trybunał stwierdził, że artykuł 90 ustawy o Trybunale Konstytucyjnym z 2016 roku rodzi zastrzeżenia konstytucyjne dwojakiego rodzaju. Po pierwsze, proces wyboru sędziego Trybunału Konstytucyjnego jest kompleksowo unormowany w artykule 194 ust. 1 Konstytucji i odpowiednich przepisach ustawy o Trybunale Konstytucyjnym z 2015 roku. Poszczególne czynności prawne zmierzające do wyboru sędziego przez Sejm oraz złożenia przez sędziego Trybunału Konstytucyjnego ślubowania wobec prezydenta są aktami stosowania prawa dokonanymi zawsze w odniesieniu do konkretnych kandydatów oraz konkretnych sędziów Trybunału Konstytucyjnego. Ustawodawca nie może tych czynności zastąpić aktem o charakterze generalnym i abstrakcyjnym, z jednej strony niejako przejmując obowiązki prezesa Trybunału Konstytucyjnego, z drugiej rozstrzygając, które akty wyboru sędziego Trybunału Konstytucyjnego dokonane w przeszłości przez Sejm siódmej i Sejm ósmej kadencji były ważne. Po drugie, Trybunał wypowiedział się ostatecznie na temat podstaw prawnych wyboru sędziów Trybunału Konstytucyjnego na miejsca zwolnione w 2015 roku i stanowisko to uznaje za aktualne także w tym postępowaniu. W tym świetle wykonanie przez prezesa Trybunału Konstytucyjnego dyrektyw zawartych w artykule 90 ustawy o Trybunale Konstytucyjnym z 2016 roku byłoby równoznaczne z działaniem sprzecznym z wyrokami Trybunału, które mają moc powszechnie obowiązującą i wiążą także Sąd Konstytucyjny oraz jego prezesa. Należało ponadto przypomnieć, że w wyroku z 3 grudnia 2015 roku o sygnaturze K34/15 Trybunał uznał, że podstawa prawna wyboru sędziów Trybunału Konstytucyjnego, których kadencja upływała 6 listopada 2015 roku, była zgodna z Konstytucją, zaś uchwały Sejmu z 25 listopada 2015 roku w sprawie stwierdzenia braku mocy prawnej uchwał Sejmu z 8 października 2015 roku dotyczących wyboru sędziów Trybunału przez Sejm siódmej kadencji, Monitor Polski, pozycja 1131, 1132, 1133, 1134 i 1135 w ogóle nie odnosiły się do procesu wyboru sędziego TK, miały cechy częściowo oświadczenia, częściowo zaś niewiążącej prawnie rezolucji. W tej sytuacji wybór nowych sędziów Trybunału Konstytucyjnego przez Sejm ósmej kadencji został dokonany także na miejsca, które nie wakowały. Tej sytuacji dotyczy właśnie artykuł 90 ustawy o Trybunale Konstytucyjnym z 2016 roku. I wreszcie co do skutku wyroku. Trybunał Konstytucyjny orzekał w okresie vacatio legis ustawy o Trybunale Konstytucyjnym z 2016 roku. Wraz z publicznym ogłoszeniem tego wyroku przepisy uznane za niezgodne z Konstytucją utraciły przymiot domniemania konstytucyjności. Stało się to, zanim jeszcze ustawa o Trybunale Konstytucyjnym z 2016 roku weszła w życie i zaczęła wywoływać skutki prawne. Wszystkie organy państwa, w tym Trybunał, mają obowiązek powstrzymania się od stosowania niekonstytucyjnych regulacji ustawy o Trybunale Konstytucyjnym z 2016 roku, a Trybunał z urzędu jest zobowiązany do respektowania swoich wyroków jako ostatecznych i mających moc powszechnie obowiązującą. To są zasadnicze motywy dzisiejszego wyroku Trybunału Konstytucyjnego. Dziękuję bardzo. Bardzo dziękuję, panie sędzio. Do przygotowania uzasadnienia jednej kwestii konstytucyjnej przedstawionej przez wnioskodawców powołałem drugiego sędziego sprawozdawcę, pana sędziego Piotra Tuleję, którego teraz proszę o przedstawienie zasadniczych motywów tej kwestii. Bardzo proszę. Kwestia ta dotyczy artykułu 16 ust. 1 ustawy o Trybunale Konstytucyjnym. W
myśl którego prezesa i wiceprezesa Trybunału powołuje prezydent Rzeczypospolitej spośród trzech kandydatów przedstawionych na każde stanowisko przez Zgromadzenie Ogólne. W stosunku do tego przepisu grupa posłów sformułowała zarzut mówiący w ten sposób, że liczba kandydatów wskazywanych przez Zgromadzenie Narodowe, przez Zgromadzenie Ogólne prezydentowi powinna być proporcjonalna do liczby sędziów zasiadających w Trybunale Konstytucyjnym. Konieczność przedstawienia według tego przepisu trzech kandydatów na prezesa i trzech kandydatów na wiceprezesa stanowi w sumie 40% składu Trybunału Konstytucyjnego, składu Zgromadzenia Ogólnego i zdaniem wnioskodawców prezydent zyskuje w ten sposób faktyczny wpływ na rozstrzyganie co do powoływania prezesa Trybunału z pominięciem Zgromadzenia Ogólnego sędziów, dlatego ustawa nie może przewidywać, zdaniem wnioskodawców, więcej niż dwóch kandydatów. Z kolei Rzecznik Praw Obywatelskich w stosunku do tego samego przepisu sformułował inny zarzut, mówiący w ten sposób, że Konstytucja wprawdzie nie określa liczby kandydatów, jaką Zgromadzenie Ogólne powinno przedstawić prezydentowi, ale ponieważ kompetencja przedstawiania kandydatów została powierzona Zgromadzeniu Ogólnemu Trybunału, należy przyjąć, że kwestia ta jest wyłączona spod materii ustawowej. Ona jest uregulowana w artykule 194 ust. 2 Konstytucji i w związku z tym ustawodawca nie może w ogóle tej kwestii regulować, bo narusza w ten sposób zarówno artykuł 194 ust. 2, jak i artykuł 173 mówiący o zasadzie niezależności władzy sądowniczej w powiązaniu z artykułem 10 mówiącym o równoważeniu się władz. Trybunał Konstytucyjny w części podziela stanowiska wnioskodawców i dostrzega problem konstytucyjny, jaki na tle artykułu 16 się pojawia. Ustawodawca nie może w sposób dowolny regulować sposobu wykonywania kompetencji przez Zgromadzenie Ogólne Sędziów, która to kompetencja została Zgromadzeniu Ogólnemu Sędziów Trybunału powierzona wprost w artykule 194 ust. 2. Trybunał nie podziela jednak poglądu, że z tego przepisu, z tego artykułu 194 ust. 2 wynikałoby, że prezydentowi może być przedstawionych tylko dwóch kandydatów, nie może być przedstawiona większa liczba i nie podziela też stanowiska, że jest to materia całkowicie wyłączona spod materii ustawowej i w związku z tym to Zgromadzenie Ogólne wyłącznie, a nie ustawodawca może stanowić przepisy w tym zakresie. Żeby odnieść się do tych zarzutów i dokonać ich oceny w niniejszej sprawie, trzeba rozpocząć od wykładni samej Konstytucji, ponieważ artykuł 194, żeby był prawidłowo zinterpretowany, wymaga powiązania go z artykułem 10 statuującym w zasadzie podziału władzy, artykułem 126 określającym funkcję, w szczególności artykułem 126 ust. 1 i 2 określającym funkcję i zadania prezydenta oraz artykułem 173 wyrażającym zasadę odrębności władzy sądowniczej od władzy ustawodawczej i wykonawczej, no i wreszcie artykułem 194 ust. 2. Zaczynając od kompetencji prezydenta, na początek trzeba poczynić taką uwagę, że powoływanie prezesa Trybunału Konstytucyjnego jest prerogatywą prezydenta. To Konstytucja jednoznacznie rozstrzyga. Należy jednak zwrócić uwagę, że jeżeli chodzi o prerogatywy prezydenta, to nie są to uprawnienia prezydenta całkowicie nieograniczone. Te prerogatywy z tego punktu widzenia można by podzielić na takie trzy grupy. Są takie prerogatywy prezydenta wymienione w artykule 144 Konstytucji, które wiążą się ściśle ze sprawowaniem polityki wewnętrznej i zewnętrznej państwa. Artykuł 10 ust. 2 Konstytucji charakteryzuje tak prezydenta, że jest to organ władzy wykonawczej. Wtedy, kiedy prezydent wykonuje poprzez swoje prerogatywy politykę wewnętrzną lub zewnętrzną państwa, kiedy działa w ten sposób, działa, można powiedzieć, w najbardziej taki nieograniczony sposób, dlatego że powinien się w tym zakresie kierować wyłącznie
artykułem 126 ustęp 1 i 2, który mówi, że prezydent jest najwyższym przedstawicielem Rzeczpospolitej Polskiej, gwarantem ciągłości władzy. Prezydent w szczególności czuwa nad przestrzeganiem konstytucji. Jeżeli chodzi o prerogatywy, które wiążą się z konkretyzowaniem przez akty prezydenta sytuacji prawnej obywateli, ewentualnie prerogatywy związane z ograniczaniem praw człowieka, to w tym zakresie zakres związania prezydenta konstytucją jest większy. Tym samym ustawodawca może w większym stopniu też przewidzieć przepisy, które ograniczają prerogatywy prezydenta. Na ten temat Trybunał Konstytucyjny wypowiadał się bardzo obszernie kilka razy, w szczególności w takim orzeczeniu wyroku w sprawie P25/12, gdzie odpowiadał na pytanie, czy jeżeli prezydent ogranicza dostęp do informacji publicznej obywateli, to czy z tego tytułu, że ogranicza to wykonując swoją prerogatywę, nie jest związany artykułem 31 Konstytucji i przewidzianymi tam ograniczeniami. Trybunał stwierdził, że tutaj nie ma, można powiedzieć, znaczenia, czy ograniczenie prawa do informacji publicznej wynika z prerogatywy prezydenta, czy z aktu Sejmu, czy z aktu rządu. Te klauzule ograniczające w Konstytucji zawsze działają tak samo i one w taki sam sposób mówią, kiedy dopuszczalne jest ograniczenie praw konstytucyjnych. Trzecia sytuacja, z którą tutaj mamy do czynienia, to jest sytuacja taka, gdzie poprzez swoje prerogatywy prezydent wkracza w niezależność władzy sądowniczej. I tą kwestią Trybunał się w tej sprawie zajmował. Otóż tak jak powiedziałem, ustalenie zakresu tego wkraczania prezydenta w niezależność władzy sądowniczej oraz rola, jaką ustawodawca może tutaj odegrać, kształtując czy konkretyzując prerogatywę prezydenta, musi być odczytywana właśnie w kontekście artykułu 173 Konstytucji, czyli niezależność władzy i odrębność władzy sądowniczej, artykułu 10 mówiącego o równoważeniu się władz, no i wreszcie artykułu 195 mówiącego o niezawisłości sędziów Trybunału i artykułu 194, którym określa prerogatywę do powoływania prezesa i wiceprezesa Trybunału, ale tylko spośród kandydatów wskazanych przez Zgromadzenie Ogólne Sędziów. Tak jak już powiedziałem, Trybunał Konstytucyjny, interpretując wszystkie te przepisy, nie podziela tez wnioskodawców, które zresztą częściowo są rozbieżne, czyli jednej tezy, że na gruncie artykułu 194 możliwe jest skazanie wyłącznie dwóch kandydatów, oraz tezy drugiej, że artykuł 194 ustęp 2 wyłącza materię ustawową, materię tą, o której tutaj mówimy, spod regulacji ustawodawcy. Trybunał Konstytucyjny uznaje, że dla oceny zgodności ustawy zaskarżonej ustawy z konstytucją, w szczególności tej kwestii związanej z wskazywaniem przez prezydentowi kandydatów na prezesa, konieczne byłoby dokonanie całego mechanizmu ustawowego określającego tryb wskazywania kandydatów na prezesa i wykonywania tej kompetencji następnie przez Zgromadzenie Ogólne, czyli przedłożenie tych kandydatów prezydentowi. Ocena tego mechanizmu zależy zdaniem Trybunału Konstytucyjnego przede wszystkim od dwóch elementów. To znaczy trzeba brać pod uwagę w tym zakresie, badając zgodność z Konstytucją, dwie kwestie. Po pierwsze, liczbę kandydatów, która jest przewidziana przez ustawodawcę i po drugie sposób ich wyłaniania. Dopiero ten mechanizm, gdyby go całościowo analizować, pozwala odpowiedzieć na pytanie, czy artykuł 16 jest zgodny z Konstytucją, czy niezgodny. Trybunał oczywiście nie będzie tutaj analizował wszystkich możliwych wariantów legislacyjnych, bo to należy do ustawodawcy, ale chciał zwrócić uwagę na pewną zależność, jaka w tym zakresie występuje, jeżeli chcemy pozostawać w zgodzie z Konstytucją. Jeżeli Zgromadzenie Ogólne ma zachować swoją kompetencję do wskazywania kandydatów, jeżeli ta kompetencja nie ma się stać kompetencją pozorną, albo jeżeli nie ma być tak, że kompetencja Zgromadzenia Ogólnego do przedstawiania prezydentowi kandydatów zostanie tak skonstruowana, że de facto będzie to kompetencja jednego sędziego czy kilku sędziów, którzy w odpowiedniej procedurze będą mogli wskazać kandydatów i prezydent będzie z całego wachlarza tych kandydatów mógł sobie wybierać prezesa. Innymi słowy, jeżeli zakładamy, że
na gruncie artykułu 194 ust. 2 Konstytucji nie powinno dochodzić do wydrążenia z treści kompetencji Zgromadzenia Ogólnego Sędziów do wskazywania kandydatów, to należałoby rozważyć następującą zależność. Im większa jest liczba kandydatów przewidzianych w tej procedurze zgłaszania ich prezydentowi, tym węższy jest zakres swobody ustawodawcy w kształtowaniu samej procedury. Ta procedura nie może wtedy być tak ukształtowana, żeby ona przekształcała kompetencje Zgromadzenia Ogólnego w kompetencje poszczególnych sędziów Trybunału Konstytucyjnego. I znów odwrotnie, im mniej tych kandydatów przewiduje się w procedurze, tym większy zakres jest swobody do kształtowania samej procedury. Jeżeli doszłoby do zachwiania tych dwóch elementów, to wtedy może dojść do wydrążenia kompetencji Trybunału Konstytucyjnego z treści, o której mowa w artykule 194 ust. 2 Konstytucji. W niniejszej sprawie tego rodzaju wątpliwość nie została podniesiona. Został postawiony podstawowy zarzut mówiący o tym, że prezydent, wykonując swoją prerogatywę w takim kształcie, o jakim mówi artykuł 16 ust. 1, zbytnio ograniczy kompetencje Zgromadzenia Ogólnego, czy może mówiąc inaczej, Zgromadzenie Ogólne nie będzie w stanie wykonywać swojej kompetencji względem prezydenta w sposób określony w Konstytucji, że tak nie powinno być, dlatego że kompetencja prezydenta jest tutaj następcza w stosunku do kompetencji Zgromadzenia Ogólnego. To tylko najpierw Zgromadzenie Ogólne musi kandydatów przedstawić, a potem prezydent może dopiero skorzystać ze swojej kompetencji. Ale żeby tak postawiony zarzut rozpatrzyć w sposób zgodny z wymogami ustawy o Trybunale Konstytucyjnym, musiałyby zostać zaskarżone normatywne treści, które przewiduje ustawa o Trybunale Konstytucyjnym. W szczególności musiałby zostać zaskarżony cały mechanizm artykułu 16 ustawy z 22 lipca 2016 roku, a przede wszystkim Trybunał, żeby badać tego typu zależności, musiałby badać artykuł 16 ust. 7 tej ustawy. W związku z tym, że te zarzuty, co do których Trybunał tylko w części podziela ich zasadność, ponieważ uważa, że tu nie chodzi ani o to, czy jest dwóch, czy trzech, ani nie o to, że cała materia jest wyłączona spod regulacji konstytucyjnej. Tego argumentu Trybunał nie podziela. Że zarzuty, które na pewnym poziomie ogólności są przez Trybunał uważane za istotny problem konstytucyjny, ale nie może ich Trybunał rozważyć, bo wtedy musiałby orzekać z urzędu, konstruując najpierw zarzut konstytucyjny w sprawie, a następnie go rozpoznając w oparciu o przepisy, które we wnioskach nie były wskazane jako przepisy zaskarżone. Z tych powodów Trybunał Konstytucyjny uznał, że zarzut dotyczący artykułu 16 ust. 1 jest niedopuszczalny w rozumieniu ustawy o Trybunale Konstytucyjnym i w tym zakresie umorzył postępowanie. Dziękuję bardzo. Dziękuję, panie sędzio. Teraz proszę o przedstawienie pierwszego zdania odrębnego przygotowanego przez pana sędziego Zbigniewa Jędrzejewskiego. Panie sędzio. Dziękuję bardzo. Na podstawie artykułu 99 ust. 2 ustawy z dnia 25 czerwca 2015 roku o Trybunale Konstytucyjnym, Dziennik Ustaw z 2016 roku, pozycja 213, zgłaszam zdanie odrębne do wyroku z dnia 11 sierpnia 2016 roku o sygnaturze akt K39/16. W dniu 11 sierpnia 2016 roku Trybunał Konstytucyjny po rozpoznaniu sprawy na posiedzeniu niejawnym wydał rozstrzygnięcie w sprawie połączonych wniosków dwóch grup posłów i Rzecznika Praw Obywatelskich dotyczących zgodności z Konstytucją Rzeczypospolitej Polskiej przepisów ustawy z dnia 22 lipca 2016 roku o Trybunale Konstytucyjnym, Dziennik Ustaw, pozycja 1157. Dalej cytowane będzie jako ustawa o Trybunale z 2016 roku. Złożenie zdania odrębnego uzasadniam w sposób następujący. Po pierwsze, rozstrzygnięcie z 11 sierpnia 2016 roku o sygnaturze akt K39/16
zostało wydane z rażącym naruszeniem przepisów ustawy i konstytucji dotyczących postępowania przed Trybunałem. Wady postępowania polegają na tym, że Trybunał, rozpatrując sprawę, nie zastosował przepisów ustawy o Trybunale Konstytucyjnym w obowiązującym brzmieniu, w szczególności w zakresie dotyczącym ustanawiania składu orzekającego na podstawie artykułu 44 ustęp 1 i 3 ustawy o Trybunale, kolejności rozpatrywania spraw w związku z wyznaczeniem terminu posiedzenia niejawnego, artykuł 80 ustęp 2 ustawy o Trybunale Konstytucyjnym oraz terminów przedstawienia pisemnych stanowisk w sprawie przez uczestników postępowania, to jest artykuł 82 ustęp 2 ustawy o Trybunale Konstytucyjnym. Po drugie, Trybunał niezgodnie z prawem zastosował obowiązujące przepisy dotyczące przekazania sprawy do rozpoznania na posiedzeniu niejawnym. To jest artykuł 93 ustęp 1 ustawy o Trybunale Konstytucyjnym. W niniejszej sprawie Trybunał przyjął, że tryb postępowania reguluje ustawa o Trybunale Konstytucyjnym w kształcie określonym rozstrzygnięciem TK z 9 marca 2016 roku o sygnaturze K47/15. Należy przypomnieć, że w momencie wydawania obecnego rozstrzygnięcia o sygnaturze K39/16 rozstrzygnięcie o sygnaturze K47/15 nie zostało ogłoszone w Dzienniku Ustaw, a zatem jego sentencja nie może określać trybu postępowania przed Trybunałem. Orzeczenie w sprawie o sygnaturze K47/15 nie weszło więc w życie. Takie stanowisko odnośnie do skutków ogłaszania orzeczeń w Dzienniku Urzędowym potwierdził zresztą Trybunał Konstytucyjny w uzasadnieniu do wyroku z 9 grudnia 2015 roku o sygnaturze K35/15. Trybunał nie oceniał wtedy konstytucyjności instytucji ogłaszania orzeczeń. Odniósł się jedynie do tego zagadnienia w związku z wnioskiem Rzecznika Praw Obywatelskich o nadanie wyrokowi mocy uchylającej niekonstytucyjne przepisy już w momencie publicznego ogłoszenia orzeczenia. W tymże uzasadnieniu tego wyroku o sygnaturze K35/15 Trybunał stwierdził m.in., cytuję, ogłoszenie orzeczenia Trybunału Konstytucyjnego w stosownym organie promulgacyjnym jest zatem warunkiem koniecznym zaistnienia zmiany w prawie. Koniec cytatu. Z powyższego wynika, że brak ogłoszenia w sprawie o sygnaturze K47/15 w Dzienniku Ustaw spowodował, że zmiana prawa po wydaniu tego orzeczenia nie nastąpiła i do postępowania przed Trybunałem należy stosować przepisy ustawy o Trybunale Konstytucyjnym w brzmieniu wynikającym z tekstu jednolitego tego aktu. Takie stanowisko służy zasadzie pewności prawa i daje gwarancję, że adresaci aktów normatywnych wiedzą, jakie brzmienie aktu normatywnego obowiązuje. Najpoważniejszym naruszeniem proceduralnym w niniejszej sprawie jest orzekanie w składzie 12-osobowym, czyli w składzie nieznanym obowiązującej ustawie o Trybunale Konstytucyjnym. Zgodnie z artykułem 44 ustęp 3 ustawy o Trybunale Konstytucyjnym orzekanie w pełnym składzie wymaga udziału co najmniej 13 sędziów Trybunału. Obecnie w Trybunale Konstytucyjnym jest 15 sędziów zdolnych do orzekania, gdyż wobec nich zostały przeprowadzone wszystkie czynności prawnie doniosłe, warunkujące obsadzenie stanowiska. 15 sędziów, którzy złożyli ślubowanie wobec Prezydenta Rzeczypospolitej, tworzy pełny skład, który zgodnie z artykułem 44 ustęp 1 ustawy o Trybunale ma orzekać w sprawach wniosków. Należy podkreślić, że w polskim systemie prawnym nie ma obecnie przepisów, które by przyznawały Trybunałowi czy Prezesowi Trybunału uprawnienia do decydowania o tym, który z sędziów ma zdolność orzekania, z wyjątkiem sytuacji oczywiście dotyczących wyłączenia sędziego, o których stanowi artykuł 46 ustawy o Trybunale Konstytucyjnym. Trybunał nie podał prawnych podstaw niedopuszczenia do orzekania w niniejszej sprawie trzech sędziów Trybunału, to jest Henryka Ciocha, Lecha Morawskiego i Mariusza Muszyńskiego. Sędziowie ci natomiast również nie przedstawili Prezesowi Trybunału informacji o okolicznościach mogących powodować ich wyłączenie z udziału w rozpoznawaniu sprawy. Z tego względu orzekanie w składzie 12 sędziów stanowi naruszenie przepisów prawa. Wyrok powinien zapaść w pełnym składzie, przez co należy rozumieć skład co najmniej 13-osobowy. Drugim uchybieniem procedury postępowania przed Trybunałem, z którym mamy do czynienia w niniejszej sprawie, jest naruszenie przepisu dotyczącego kolejności rozpoznawania wniosków. Artykuł 80 ustęp 2
ustawy o Trybunale stanowi bowiem, że terminy rozpraw albo posiedzeń niejawnych, na których rozpoznawane są wnioski, wyznaczane są według kolejności wpływu spraw do Trybunału. Ustawodawca nie przewidział w tym zakresie wyjątków. Wnioski w sprawie o wspólnej sygnaturze K39/16 wpłynęły do Trybunału Konstytucyjnego 2 sierpnia 2016 roku, a termin publicznego ogłoszenia został wyznaczony na dzień 11 sierpnia 2016 roku, a więc było to tempo błyskawiczne. Należy podkreślić, że jak wskazują na to we wnioskach zresztą podmioty inicjujące obecne postępowanie, na rozpoznanie czeka w Trybunale około 80 wniosków. Do momentu wydania rozstrzygnięcia o sprawie o sygnaturze K39/16 nie zostały one jednak ocenione przez Trybunał. Rodzi to poważne zastrzeżenia co do realizacji zasady zaufania obywateli do państwa i jego organów. Różnicowanie podmiotów inicjujących postępowanie przed Trybunałem poprzez pominięcie ustawowych reguł rozpoznawania spraw powoduje, że Trybunał orzeka z naruszeniem zasady równości wobec prawa, która nakazuje traktować tak samo podmioty podobne w procesie stosowania prawa. Wobec powyższego należy stwierdzić, że rozpatrując sprawę o sygnaturze K39/16, Trybunał naruszył prawo procesowe oraz prawo podmiotów inicjujących postępowanie. Kolejnym z naruszeń trybu postępowania przed Trybunałem jest to, że ograniczył on prawo uczestników do zajęcia stanowiska w sprawie. Zgodnie z artykułem 82 ust. 1 ustawy o Trybunale, prezes Trybunału zawiadamia uczestników postępowania o przekazaniu wniosku, pytania prawnego lub skargi do rozpoznania przez skład orzekający, doręczając im odpisy wniosku, pytania prawnego lub skargi. Ustęp 2 tego artykułu stanowi natomiast, że uczestnik postępowania w terminie 2 miesięcy od doręczenia zawiadomienia przedstawia pisemne stanowisko w sprawie. Prezes Trybunału bez podstawy prawnej wyznaczył uczestnikom termin na przedłożenie stanowiska do 8 sierpnia 2016 roku. Należy stwierdzić, że prezes Trybunału w świetle ustawy o Trybunale Konstytucyjnym nie mógł skrócić terminu na przedstawienie pisemnych stanowisk przez uczestników postępowania. W tym miejscu należy przypomnieć, że na mocy ustawy z dnia 22 grudnia 2015 roku o zmianie ustawy o Trybunale Konstytucyjnym, artykuł 82 ust. 5 ustawy o Trybunale z 2015 roku, upoważniający prezesa w uzasadnionych przypadkach do wyznaczenia innego terminu na przedstawienie pisemnych stanowisk przez uczestników postępowania, został uchylony. Nawet gdyby przyjąć takie założenie, że artykuł 82 ust. 5 ustawy TK by obowiązywał, to wyznaczony przez prezesa TK termin należałoby uznać za stanowczo za krótki. Wnioski inicjujące postępowanie w mniejszej sprawie wpłynęły do Trybunału 2 sierpnia i liczyły łącznie ponad 100 stron uzasadnienia. Każdy przyzna, że ustosunkowanie się do każdego z zarzutów wymagało od pozostałych uczestników postępowania czasu, by się z nimi zapoznać, a następnie formułować rzetelne uwagi. Prawo do rzetelnej procedury przed Trybunałem, na który Trybunał często się powołuje w swoim orzecznictwie, obejmuje również prawo do zajęcia stanowiska w rozsądnym czasie przez ustawowo umocowanych uczestników postępowania. Wprawdzie brak stanowisk uczestników postępowania nie wstrzymuje rozpoznania sprawy, ale też nie służy wszechstronnemu wyjaśnieniu sprawy przez Trybunał, do czego organ ten jest zobowiązany na mocy artykułu 51 ustawy o Trybunale Konstytucyjnym. Dla uznania sprawy za dostatecznie wyjaśnioną do wydania orzeczenia potrzebna jest bowiem znajomość nie tylko stanowiska podmiotu inicjującego kontrolę przed Trybunałem, ale też tych podmiotów, które kwestionowany akt ustanowiły, oraz organów stojących na straży praworządności. Ma to tym większe znaczenie, że z wniosków podmiotów inicjujących postępowanie w sprawie wynika, że nie wszystkie zamysły ustawodawcy były wystarczająco wyjaśnione w uzasadnieniu projektu ustawy. Pisemne stanowiska wszystkich uczestników postępowania oraz rozpoznanie sprawy podczas jawnej narady w tym wypadku służą wszechstronnemu wyjaśnieniu podnoszonych wątpliwości. Pomijanie uprawnień procesowych innych niż wnioskodawca uczestników postępowania przed Trybunałem Konstytucyjnym musi zostać ocenione negatywnie. Budzi też istotne zastrzeżenia co do niezależności Trybunału Konstytucyjnego. Trybunał Konstytucyjny, rozpoznając sprawę o sygnaturze K39/16 na posiedzeniu niejawnym, przekroczył również artykuł 93 ust. 1 pkt 2 ustawy o Trybunale Konstytucyjnym.
Zgodnie z artykułem 10.3 ust. 1 ustawy o Trybunale Konstytucyjnym Trybunał może rozpoznać wniosek, pytanie prawne lub skargę na posiedzeniu niejawnym, jeżeli po pierwsze pisemne stanowiska uczestników postępowania oraz pozostałe dowody zgromadzone w sprawie stanowią wystarczającą podstawę do wydania orzeczenia lub po drugie sprawa dotyczy zagadnienia prawnego, które zostało wystarczająco wyjaśnione we wcześniejszych orzeczeniach Trybunału. Rozstrzygnięcie w tej sprawie podejmuje skład orzekający. To jest artykuł 93 ust. 2 ustawy o Trybunale Konstytucyjnym. Trybunał zdecydował o rozpoznaniu sprawy na posiedzeniu niejawnym na mocy postanowienia z 3 sierpnia 2016 roku, sygnatura K39/16. Postanowienie to zostało wydane z naruszeniem prawa w składzie nieznanym ustawie, a mianowicie w składzie 10 sędziów Trybunału Konstytucyjnego. W tym przypadku aktualne pozostają uwagi dotyczące ustanawiania składów Trybunału, bowiem zgodnie z artykułem 44 ust. 3 ustawy o Trybunale postanowienie to powinno zostać wydane w pełnym składzie, przez co należy rozumieć skład co najmniej 13-osobowy. Należy również podkreślić, że w sprawie o sygnaturze K39/16 Trybunał nie mógł zastosować artykułu 93 ust. 1, gdyż nie zostały spełnione przesłanki wymienione w tym przepisie. Po pierwsze, Trybunał nie mógł zastosować artykuł 93 ust. 1 punkt 1 ustawy o Trybunale, z którego wynika, że przekazanie wniosku do rozpoznania na posiedzeniu niejawnym jest możliwe, gdy pisemne stanowiska uczestników postępowania oraz pozostałe dowody zgromadzone w sprawie stanowią wystarczającą podstawę do wydania orzeczenia. Zatem, jeżeli sporne postanowienie zapadło 3 sierpnia, a uczestnicy postępowania zostali zobowiązani do przedłożenia pisemnych stanowisk do 8 sierpnia, to wydając postanowienie, Trybunał nie miałby wystarczających podstaw do wydania orzeczenia, tym bardziej po rozpoznaniu sprawy na posiedzeniu niejawnym. Po drugie, jako podstawę prawną swojego postanowienia z 3 sierpnia 2016 roku, sygnatura K39/16, Trybunał przyjął artykuł 93 ust. 1 punkt 2 ustawy o Trybunale Konstytucyjnym. Z treści tego przepisu wynika, że przesłanką rozpoznania sprawy na posiedzeniu niejawnym jest to, czy było to, że dotyczyła ona zagadnienia prawnego, które zostało wystarczająco wyjaśnione we wcześniejszych orzeczeniach Trybunału. Wbrew temu, co wynika z uzasadnienia postanowienia z 3 sierpnia, zagadnienia prawne, które stanowią istotę problemów konstytucyjnych przedstawionych we wniosku grup posłów i Rzecznika Praw Obywatelskich, nie były w wystarczającym zakresie przedmiotem analiz i rozstrzygnięć Trybunału w sprawach o sygnaturze K34/15, K35/15 i K47/15 dotyczących organizacji oraz trybu postępowania przed Trybunałem Konstytucyjnym. Trybunał wyjaśnił jedynie, że konstytucyjna podstawa kontroli zaskarżonych przepisów, jak i merytoryczna osoba wyżej przywołanych spraw zostały przez Trybunał Konstytucyjny dostatecznie wyjaśnione. Dlatego Trybunał uznał, że zachodzi przesłanka, o której mowa w artykule 93 ust. 1 punkt 2 ustawy o Trybunale Konstytucyjnym z 2015 roku, w związku z czym Trybunał Konstytucyjny postanowił jak w sentencji. Trybunał nie sprecyzował jednak, o które zagadnienia prawne chodzi. Uzasadnienie postanowienia z 3 sierpnia 2016 roku ma charakter czysto formalny. Brakuje w nim argumentacji na potwierdzenie podjętego rozstrzygnięcia. Takie szczegółowe uzasadnienie jest konieczne, gdyż przesłanka określona w artykule 93 ust. 1 punkt 2 ustawy o Trybunale ma charakter nieostry. Należy stwierdzić, że Trybunał mógłby zastosować artykuł 93 ust. 1 punkt 2 ustawy o Trybunale Konstytucyjnym tylko wtedy, gdyby w uzasadnieniu postanowienia z 3 sierpnia 2016 roku szczegółowo przedstawił argumenty na poparcie swojego rozstrzygnięcia. Ogólnie sformułowane oświadczenie Trybunału, że zagadnienia prawne dotyczące organizacji i trybu postępowania przed Trybunałem Konstytucyjnym były wystarczająco wyjaśnione w dotychczasowym orzecznictwie, nie daje podstawy do tego, by postanawiać o rozpoznaniu ważnej sprawy ustrojowej bez przeprowadzenia jawnej rozprawy. Zresztą analiza wniosków inicjujących postępowanie dowodzi, że nie wszystkie zagadnienia prawne poruszane w sprawie o sygnaturze K39/16 zostały wystarczająco wyjaśnione we wcześniejszych orzeczeniach Trybunału. By uznać, że zagadnienie prawne zostało wystarczająco wyjaśnione we wcześniejszych orzeczeniach Trybunału,
artykuł 93 ustęp 1 punkt 2 ustawy o Trybunale Konstytucyjnym należy rozważyć po pierwsze, które z kwestionowanych rozwiązań prawnych kontrolowanego aktu normatywnego w połączeniu z określonymi problemami konstytucyjnymi były przedmiotem wcześniejszych wypowiedzi Trybunału oraz po drugie, czy wypowiedzi te dostatecznie wyjaśniły dane zagadnienie. Tymczasem część zarzutów zawartych we wnioskach dotyczyła kwestii trybu, na przykład część zarzutów zawartych we wnioskach dotyczyła kwestii trybu uchwalenia ustawy, na przykład naruszenia zasady trzech czytań i realizacji dyrektyw wynikających z zasad poprawnej legislacji, na przykład vacatio legis czy konstrukcja przepisów przejściowych. O trybie uchwalania ustawy zmieniającej ustawę o Trybunale Konstytucyjnym Trybunał orzekał w sprawach o sygnaturach K35/15 i K47/15. Odnośnie do vacatio legis i przepisów przejściowych stanowisko zajął w sprawie o sygnaturze K47/15. Trybunał zajmował więc stanowisko w stosunku do poszczególnych problemów konstytucyjnych, które pojawiają się w sprawie o sygnaturze K39/16. Za każdym razem były to jednak wypowiedzi uwzględniające kontekst danej sprawy. Przykład, badając tryb uchwalenia ustawy w sprawach K35/15 i K47/15, Trybunał przy podobnie postawionych zarzutach dokonał zupełnie odmiennej oceny czynności prawodawczej. Za pierwszym razem nie stwierdził naruszenia konstytucji, za drugim uznał, że tryb dojścia do skutku ustawy był niekonstytucyjny. Z powyższego wynika, że wypowiedzi Trybunału dotyczące trybu legislacyjnego nie mogą być oderwane od problemów wynikających z treści kwestionowanych przepisów prawnych. Kwestie te muszą być badane indywidualnie przy każdym akcie normatywnym. Należy przy tym uwzględnić to, czy mamy do czynienia z nowym aktem, czy z nowelizacją istniejącego aktu. Oznacza to, że nawet jeśli Trybunał zajmował stanowiska dotyczące spraw związanych z trybem ustawodawczym, vacatio legis czy przepisami intertemporalnymi, nie można tego stanowiska bez pogłębionej refleksji aplikować do każdego aktu normatywnego. Poza tym nie da się uzasadnić, że realizacja procedury określonej konkretnej ustawy stanowi zagadnienie wystarczająco wyjaśnione w dotychczasowym orzecznictwie Trybunału. Rzetelna ocena każdej z tych sytuacji możliwa jest tylko w wyniku rozpoznania na rozprawie. Inna grupa zagadnień prawnych była związana z organizacją Trybunału Konstytucyjnego. Chodzi tu o procedurę przedstawienia prezydentowi RP kandydatów na prezesa lub wiceprezesa Trybunału Konstytucyjnego przez Zgromadzenie Ogólne Sędziów Trybunału Konstytucyjnego. Kwestia ta była poruszana w sprawach o sygnaturze K434/15, K35/15. Zagadnienie prawne dotyczące liczby kandydatów na prezesa i wiceprezesa Trybunału Konstytucyjnego było wyjaśniane przez Trybunał w uzasadnieniu orzeczenia K34/15. Jednak to, czy wyjaśnienie takie było wystarczające dla rozpoznania zarzutu w sprawie o sygnaturze K39/16, powinien stwierdzić Trybunał w uzasadnieniu postanowienia z 3 sierpnia 2016 roku, czego oczywiście nie uczynił. We wnioskach zakwestionowano również procedurę przenoszenia spraw na pełny skład, dopuszczalność rozpatrywania ustawy o Trybunale Konstytucyjnym w pełnym składzie oraz liczebność pełnego składu. Natomiast w sprawie o sygnaturze K47/15 Trybunał oceniał zasady podziału spraw między poszczególne składy i przepis o minimalnej liczbie sędziów w pełnym składzie. Wobec tego należy stwierdzić, że oprócz kwestii liczebności pełnego składu wnioski dotyczyły innych zagadnień prawnych niż w sprawie o sygnaturze K39/16. Tak więc rozpatrywanie tych zagadnień na posiedzeniu niejawnym narusza artykuł 93 ustęp 1 punkt 2 ustawy o Trybunale Konstytucyjnym. We wskazanych w postanowieniu z 3 sierpnia 2016 roku orzeczeniach nie poruszono zagadnień dotyczących formalnych wymogów wniosków do Trybunału oraz zawartości orzeczenia TK. Tu chodzi o kwestię wskazania obok rozstrzygnięcia wyników głosowania. I oczywiście nie dotyczyły one problemu odraczania narady określonego w artykule 68 ustęp 5-7 w nowej kwestionowanej przez wnioskodawców ustawy. Te zagadnienia prawne oczywiście nie powinny być rozpoznawane na posiedzeniu niejawnym. Czy też jest to dodatkowy argument na tym, żeby dana sprawa nie była rozpatrywana na posiedzeniu niejawnym. Wobec powyższego należy uznać, że zagadnienia prawne zawarte w połączonych wnioskach o sygnaturze K39/16 nie zostały wystarczająco wyjaśnione w orzecznictwie Trybunału, a niektóre z nich wcale nie były przedmiotem rozważań Trybunału.
Nie można bowiem twierdzić, że jeśli Trybunał wyjaśniał w orzeczeniach znaczenie określonych zasad konstytucyjnych dotyczących funkcjonowania Trybunału, to jest to wystarczające, by dokonać analizy zarzutów dotyczących przepisów o Trybunale Konstytucyjnym podczas posiedzenia niejawnego. Musi bowiem istnieć utrwalone orzecznictwo opisujące związek między poszczególnymi problemami konstytucyjnymi a omówionymi w orzecznictwie wzorcami konstytucyjnymi. Tylko wtedy można uznać, że zagadnienie prawne zostało wystarczająco wyjaśnione. Biorąc pod uwagę wskazane wyżej nieprawidłowości, należy uznać, że Trybunał podejmując rozstrzygnięcia w dniach 3 i 11 sierpnia 2016 roku naruszył przepisy trybu postępowania, działał bez podstawy prawnej, a więc wbrew zasadzie legalizmu określonej w artykule 7 Konstytucji. Dziękuję bardzo. Dziękuję panie sędzio. Teraz o przedstawienie zdania odrębnego proszę panią sędziego Julię Przyłębską. Pani sędzio. Moje zdanie odrębne dotyczy wyłącznie procedury trybu postępowania przyjętego przez Trybunał w tej sprawie. Konsekwentnie od początku orzekania nie wypowiadam się co do meritum spraw rozstrzyganych przez Trybunał, bo uważam, że najpierw musi być prawidłowo przyjęta i zastosowana procedura, a następnie rozstrzygać mamy co do istoty, a więc oceniać konstytucyjność aktu prawnego. Działanie na podstawie i w granicach prawa to zgodnie z artykułem 7 Konstytucji zasada wiążąca wszystkie organy władzy publicznej. W niniejszej sprawie o sygnaturze K39/16 kwestionuję przede wszystkim skład orzekający, który zgodnie z obowiązującą ustawą to 13 sędziów. Tu dodatkowo podnoszę sprawę postanowienia Trybunału Konstytucyjnego z 3 sierpnia bieżącego roku, na podstawie którego przeniesiono sprawę z orzekania na rozprawie do orzekania na posiedzeniu niejawnym. Postanowienie zapadło w składzie 10 sędziów, a skład orzekający na tej sali to 12 sędziów. Dwóch sędziów nie miało więc możliwości wypowiedzenia się co do zasadności takiego procedowania. Sprawa ta, w mojej ocenie, nie kwalifikowała się do rozstrzygnięcia na posiedzeniu niejawnym, bo nie zostały spełnione przesłanki określone w ustawie, o czym szczegółowo powiem za chwilę. Kwestionuję także skrócenie przez Trybunał Konstytucyjny bez podstawy prawnej terminu do zajęcia stanowiska przez uczestników postępowania z 2 miesięcy do kilku dni. Nawet jeśli uczestnicy nie zajęliby żadnego stanowiska, to ich prawo zostało ograniczone. Żaden organ demokratycznego państwa prawnego, jakim jest Rzeczpospolita Polska, nie jest wyłączony z obowiązku działania na podstawie prawa i w granicach prawa. Podstawa prawna procedowania przez Trybunał Konstytucyjny. Przedmiotem kontroli w sprawie o sygnaturze K39/16 była ustawa z 22 lipca 2016 roku o Trybunale Konstytucyjnym. Wejdzie ona w życie 16 sierpnia 2016 roku. Trybunał Konstytucyjny dokonał jej kontroli w okresie vacatio legis. A zatem podstawą procedowania były nadal przepisy ustawy z 25 czerwca 2015 roku o Trybunale Konstytucyjnym, zmienionej ustawą z dnia 22 grudnia 2015 roku o zmianie ustawy o Trybunale Konstytucyjnym. W tym zakresie podtrzymuję swoje dotychczasowe stanowisko wyrażone wielokrotnie w zdaniach odrębnych, zgodnie z którym orzeczenie Trybunału Konstytucyjnego z dnia 9 marca 2016 roku wydane w sprawie o sygnaturze K47/15 w związku z brakiem jego publikacji w Dzienniku Ustaw nie weszło w życie, dlatego tryb postępowania przed Trybunałem nadal reguluje ustawa o Trybunale Konstytucyjnym w kształcie określonym ustawą o zmianie ustawy o Trybunale, która nie utraciła mocy obowiązującej. W konsekwencji wyrok w tej sprawie wydany z pominięciem uchwalonej przez Parlament i podpisanej przez Prezydenta ustawy o zmianie ustawy o Trybunale Konstytucyjnym jest orzeczeniem wydanym niezgodnie z obowiązującym prawem. Zgodnie bowiem z artykułem 190 ust. 3 Konstytucji orzeczenie Trybunału Konstytucyjnego wchodzi w życie z dniem ogłoszenia w organie urzędowym, w którym akt normatywny będący przedmiotem kontroli był ogłoszony i dopiero wówczas wywołuje skutki prawne w nim przewidziane. Domniemanie konstytucyjności obala zatem dopiero ważne orzeczenie Trybunału i stąd takie moje stanowisko. Podsumowując, Trybunał nie stosując przy rozpatrywaniu niniejszej sprawy obowiązujących przepisów ustawy o zmianie ustawy o Trybunale Konstytucyjnym, naruszył artykuł 197 Konstytucji, zgodnie z którym tryb postępowania przed Trybunałem określa ustawa i artykuł 7 Konstytucji, który obliguje organy władzy publicznej do działania na podstawie i w granicach prawa. Warunkiem ważności
Każdego orzeczenia, także Trybunału, jest wydanie go we właściwym składzie, zgodnie ze swoją kompetencją i na podstawie ustawowych reguł procedowania. W przeciwnym razie jest to orzeczenie nieważne z mocy prawa i pro iure, wydane w niewłaściwym składzie i bez podstawy prawnej, sentencja nulla, a tym samym niewiele różniące się od tak zwanego niewyroku, sentencja non existens. W tym świetle nie wydaje się, aby orzeczenie w tej sprawie wydane bez podstawy prawnej i w niewłaściwym składzie mogło być honorowane przez organy państwa i to w państwie, które stosownie do artykułu 2 Konstytucji ma być państwem prawnym. Podstawową cechą każdego orzeczenia jest jego zgodność z ustawowymi regułami procedowania. Pochodną tej podstawowej zasady ustrojowej są przepisy polskich kodeksów, które przyjmują, że warunkiem ważności wyroku jest wydanie go we właściwym składzie, zgodnie ze swoją kompetencją, stosując właściwą procedurę. Trybunał wielokrotnie o tym przypominał w swoich orzeczeniach. To jest stały element europejskiej kultury prawnej i państwa prawa. W tym świetle wydaje się, że orzeczenie w sprawie K39/16 wydane bez podstawy prawnej i w niewłaściwym składzie będzie mogło być honorowane przez inne organy państwa. Skład orzekający. Artykuł 44 ust. 3 ustawy o Trybunale Konstytucyjnym w brzmieniu nadanym ustawą o zmianie ustawy o Trybunale Konstytucyjnym stanowi, że orzekanie w pełnym składzie wymaga udziału co najmniej 13 sędziów Trybunału. Wobec tego wydanie orzeczenia w składzie mniejszym niż 13-osobowy jest naruszeniem prawa. Skład 12-osobowy orzekający w sprawie K39/16 tego warunku nie spełnił. I stąd Trybunał orzekł w rozpatrzonej sprawie w niewłaściwym składzie. Termin przedstawienia stanowisk przez uczestników postępowania. Obowiązujący artykuł 82 ust. 2 ustawy o Trybunale Konstytucyjnym stanowi, że uczestnik postępowania w terminie 2 miesięcy od doręczenia zawiadomienia przedstawia pisemne stanowisko w sprawie. Nie ma możliwości skrócenia tego terminu inaczej niż w stanie prawnym sprzed nowelizacji ustawą o zmianie ustawy Trybunału Konstytucyjnego. Na podstawie ówczesnego artykułu 82 ust. 5 ustawy o Trybunale Konstytucyjnym prezes Trybunału mógł wyznaczyć inny termin na przedstawienie stanowiska. Ustawa o zmianie ustawy o Trybunale Konstytucyjnym uchyliła ten przepis. W sprawie o sygnaturze K39/16 prezes Trybunału Konstytucyjnego wyznaczył uczestnikom postępowania termin na przedstawienie stanowisk do 8 sierpnia, a zatem skrócił termin wynikający z artykułu 82 ust. 2 ustawy, nie mając w mojej ocenie ku temu podstawy prawnej. Konsekwencją powyższego było pozbawienie uczestników postępowania możliwości zajęcia stanowiska w sprawie w określonym i odpowiednim czasie. Naruszyło to podstawowe zasady państwa prawnego i prawo do rzetelnej procedury przed Trybunałem, w szczególności procesowe gwarancje uczestników postępowania do wysłuchania. Wobec tego, że zakwestionowany został nowy akt normatywny i to w całości, brak stanowisk nie sprzyja wszechstronnemu zbadaniu sprawy przez Trybunał. Zwracam uwagę, że Trybunał Konstytucyjny po raz kolejny pozbawił uczestników postępowania możliwości zajęcia stanowiska w sprawie. Podobna sytuacja miała miejsce w sprawie o sygnaturze K47/15, w której Trybunał Konstytucyjny nie uwzględnił wniosku prokuratora generalnego o odroczenie rozprawy w celu umożliwienia mu zajęcia stanowiska. Możliwość rozpoznania sprawy na posiedzeniu niejawnym. W sprawie o sygnaturze K39/16 oprócz wniosków uprawnionych podmiotów nie wpłynęły stanowiska pozostałych uczestników. Nie było zatem wystarczającej podstawy do wydania orzeczenia na posiedzeniu niejawnym, bo nie jest wiadome, czy stanowisko uczestników postępowania byłyby wystarczającą podstawą do orzekania. Sprawa o sygnaturze K39/16 dotycząca połączonych wniosków dwóch grup posłów oraz Rzecznika Praw Obywatelskich dotyczyła następujących zagadnień prawnych: trybu wydania ustawy, w tym kwestii przeprowadzenia 4 czytań, relacji między ślubowaniem a podjęciem obowiązków sędziego, kwestii przedstawiania kandydatów na prezesa i wiceprezesa przez zgromadzenie ogólne, możliwości przenoszenia spraw na pełny skład przez sędziów Trybunału spoza składu orzekającego, rozpatrywanie ustawy o Trybunale w pełnym składzie, liczebności pełnego składu, kolejności wyznaczania składów orzekających, wymogów formalnych wniosków do Trybunału składanych przez Krajową Radę Sądownictwa,
kolejności wyznaczania rozpraw w wypadku wniosków i wyjątków od tej zasady, terminu przeprowadzenia rozprawy i wyjątków od tej reguły, możliwości zgłaszania sprzeciwu przez czterech sędziów podczas narady, konstrukcji orzeczenia Trybunału, ogłaszania orzeczeń Trybunału, przepisów przejściowych dotyczących reżimu prawnego prowadzenia postępowań, kwestii zakończenia spraw w toku i pytań prawnych, zawieszenia postępowań w sprawach wniosku w celu dostosowania ich do wymogów formalnych wynikających z nowej ustawy, ogłoszenia rozstrzygnięć wydanych przez Trybunał pod rządem ustawy z 2015 roku, a nie ogłoszonych, kwestii włączenia do składu sędziów, którzy złożyli ślubowanie wobec prezydenta i przydzielenia im spraw vacatio legis ustawy z 22 lipca. Spełniona została przesłanka z artykułu 93 ustęp 1 punkt 2 ustawy o Trybunale. Trybunał musiałby wykazać, że każde z powyższych zagadnień było dostatecznie wyjaśnione we wcześniejszych orzeczeniach. Okoliczność, że pewne kwestie były poruszone w sprawach K34/15, K35/15, K47/15 nie jest przesłanką uznania, że sprawa dotyczy zagadnienia prawnego, które zostało wystarczająco wyjaśnione we wcześniejszych orzeczeniach Trybunału. Jednostkowe wypowiedzi Trybunału Konstytucyjnego dotyczące pewnych kwestii nie przesądzają bowiem o tym, że zagadnienie prawne jest wystarczająco wyjaśnione. Jedno orzeczenie dotyczące danego zagadnienia nie tworzy linii orzeczniczej, a gdy to zagadnienie pojawia się po raz kolejny przed Trybunałem Konstytucyjnym, to tym bardziej konieczne jest przeprowadzenie rozprawy, by rzetelnie i wszechstronnie wyjaśnić wszystkie okoliczności sprawy, do czego zobligowany jest Trybunał Konstytucyjny. Ponadto decydując się na przekazanie sprawy do rozpoznania na posiedzeniu niejawnym, trzeba uwzględnić cały kontekst normatywny. W sprawie K39/16 Trybunał orzekał o nowej ustawie, a nie o nowelizacji, co obligowało Sąd Konstytucyjny do rozważenia danych zagadnień prawnych także i z tej perspektywy. W tym kontekście trzeba zwrócić uwagę na zarzut dotyczący naruszenia trybu ustawodawczego. Wydaje się, że tryb legislacyjny zawsze trzeba rozpatrywać indywidualnie. Ocena czynności prawodawczej jest tak naprawdę oceną faktów, a nie norm prawnych. Każdy przypadek jest inny i nie można powiedzieć, że jest wystarczająco wyjaśniony. Dodatkowo należy zauważyć, że Trybunał w różnych sprawach przyjmuje różne kierunki rozstrzygnięcia przy podobnie sformułowanych zarzutach, a zatem w tak kontrowersyjnych kwestiach nie można orzekać bez rozprawy. Nie sprzyja to budowie autorytetu Trybunału. Trzeba też stwierdzić, że niektóre z wyżej wymienionych zagadnień prawnych podniesionych we wnioskach nie były przedmiotem wypowiedzi Trybunału. Na przykład kwestia sprzeciwu sędziów podczas narady pełnego składu, wymogi formalne wniosku do TK czy konstrukcja orzeczenia Trybunału. A to przesądza o tym, że nie zachodziła przesłanka artykułu 93 ustęp 1 punkt 2 ustawy o Trybunale. Podsumowując, sprawa o sygnaturze K39/16 powinna moim zdaniem zostać skierowana do rozpoznania na rozprawie, gdyż nie zaszły tu przesłanki do rozpoznania jej na posiedzeniu niejawnym. Instytucja rozpoznania sprawy na posiedzeniu niejawnym jest nową w stosunku do dotychczasowego stanu prawnego, w którym zasadą było rozpoznawanie wniosków na rozprawie, a możliwość rozpoznania na posiedzeniu niejawnym przewidziana była dla rozpoznania skargi konstytucyjnej, jeżeli z przedstawionych na piśmie stanowisk uczestników postępowania bezspornie wynika, że akt normatywny, na podstawie którego sąd lub inny organ administracji publicznej orzekł ostatecznie o konstytucyjnych wolnościach lub prawach albo obowiązkach skarżącego, jest niezgodny z konstytucją. To jest artykuł 59 ustęp 2 ustawy o Trybunale Konstytucyjnym z 1997 roku. Już w trakcie prac legislacyjnych nad ustawą o Trybunale Konstytucyjnym z 2015 roku wskazywano, że instytucja rozdziału 6 oraz treść powołanego wyżej przepisu określającego przesłanki rozpoznania wniosku, pytania prawnego lub skargi na posiedzeniu niejawnym może wskazywać, że rozpoznanie sprawy na posiedzeniu niejawnym jest traktowane podobnie, jak ma to miejsce de lege lata, jako wyjątek od ogólnej reguły. Podkreślano przy tym, że przesłanki rozpoznania sprawy na posiedzeniu niejawnym są dość precyzyjnie limitowane, a zatem zastosowanie tej formy powinno stanowić zdecydowanie wyjątkową sytuację, także z uwagi na potrzeby kształtowania prokonstytucyjnej kultury prawnej uczestników postępowania i opinii publicznej. Wypowiedzi te jednoznacznie świadczą, że zasadą pozostało rozpoznawanie wniosków na rozprawie. Znaczenie rozprawy dla kultury prawnej społeczeństwa podkreślił zdecydowanie prezes Trybunału Konstytucyjnego, krytykując w swoim zdaniu odrębnym do postanowienia Trybunału z 7 stycznia 2016 roku.
w sprawie U8/15 wydanie przez Trybunał na posiedzeniu niejawnym postanowienia w sprawie zbadania 5 uchwał Sejmu RP z 25 listopada i 5 uchwał Sejmu z dnia 2 grudnia 2015 prezes Trybunału trafnie sformułował argumenty przemawiające przeciwko rozpatrywaniu na posiedzeniu niejawnym spraw budzących zainteresowanie społeczne. Pomimo iż w tamtej sprawie Trybunał umorzył postępowanie, co zasadniczo odbywa się na posiedzeniu niejawnym, to pogląd wyrażony przez prezesa Trybunału ma znaczenie szersze, a przytoczone argumenty dotyczące znaczenia rozprawy w społeczeństwie obywatelskim zachowują swoją aktualność także w niniejszej sprawie. Pozwolę sobie tu zacytować chociażby w części argumentację prezesa Trybunału, który powiedział: moim zdaniem Trybunał Konstytucyjny, zamiast orzekać w sprawie U8/15 na rozprawie, błędnie odstępując od postanowienia z 16 grudnia 2015 roku o skierowaniu sprawy na posiedzenie na rozprawę, zdecydował o rozpoznaniu sprawy na posiedzeniu niejawnym i umorzeniu postępowania. Wskazane wyżej okoliczności istnieją niezmiennie. Obywatele Rzeczpospolitej Polskiej pierwszy raz na taką skalę żywo interesują się Trybunałem, jego statusem, losem, ale w równej mierze orzekaniem. Transmisja na żywo rozprawy przed Trybunałem ma bezsprzecznie wielki walor edukacyjny. Pokazuje na żywo obywatelom, jak może być prowadzony spór konstytucyjny, jak argumentują za swoimi racjami podmioty inicjujące postępowanie, co jest przedmiotem polemik, o co i jak pytają sędziowie. Wszystkie sprawy rozpatrywane w pełnym składzie Trybunału toczą się w sali, której architektura podkreśla majestat prawa, demokracji, sprawiedliwości, wolności państwa, praw i wolności każdego obywatela oraz transparentności władz Rzeczpospolitej. Wartości wspólnych dla wszystkich europejskich państw demokracji konstytucyjnej. Rozprawy te toczą się w duchu troski o utrzymanie ładu konstytucyjnego w państwie. W każdej sprawie zawisłej przed Trybunałem, także w sytuacji ostatnich kilku miesięcy, pisał prezes Trybunału, to w Trybunale strony sporu konstytucyjnego mają pełną swobodę w ramach wyrażonej w preambule zasady współdziałania władz i z szacunkiem dla podstawowych wartości konstytucyjnych przedstawiania swoich argumentów i racji oraz ich konfrontacji z treścią naszej ustawy zasadniczej. I prezes konkludując stwierdził, wziąwszy to pod uwagę, sprawa U8/15 powinna być rozstrzygnięta na rozprawie. W bliskiej mi kulturze prawnej państw anglosaskich mówi się, i tu kolejny cytat, który przytoczył prezes Trybunału, sprawiedliwości nie wystarczy wymierzyć, ludzie muszą to jeszcze zobaczyć na własne oczy. W całości zacytowany pogląd podzielam. Chciałabym także zwrócić uwagę, że postanowienie Trybunału Konstytucyjnego z 3 sierpnia 2016 roku o rozpoznaniu sprawy na posiedzeniu niejawnym, niezależnie, że zostało wydane w niewłaściwym składzie, zostało wydane przez 10 sędziów, z których jeden zgłosił zdanie odrębne. Do rozpoznania przedmiotowej sprawy został wyznaczony skład 12 sędziów. Mając na uwadze treść przepisu artykułu 93 ust. 2 ustawy o Trybunale Konstytucyjnym, zgodnie z którym o rozpoznaniu wniosku pytania prawnego lub skargi na posiedzeniu niejawnym rozstrzyga skład orzekający, postanowienie w tym przedmiocie powinno być wydane przez osoby wyznaczone do składu orzekającego. W omawianym przypadku tak się nie stało, dlatego trudno mówić o ważności skuteczności prawnej tegoż postanowienia. I na zakończenie chodzi o charakter pisma z dnia 2 sierpnia 2016 roku. Jest to wniosek Rzecznika Praw Obywatelskich. Dodatkowo chciałabym tu zwrócić uwagę, że pismo z dnia 2 sierpnia 2016 zatytułowane Wniosek Rzecznika Praw Obywatelskich nie jest wnioskiem podmiotu uprawnionego, gdyż zostało podpisane nie przez rzecznika, a przez jego zastępcę Stanisława Trociuka. W mojej ocenie kompetencja do inicjowania postępowania przed Trybunałem Konstytucyjnym nie może zostać przekazana innemu organowi przez organ upoważniony do jej realizacji. Z tego względu pismo z 2 sierpnia 2016 roku nie powinno nadać się biegu. Z powyższych względów, które przed chwilą przytoczyłam, uważam za konieczne i uzasadnione złożenie zdania odrębnego. Dziękuję. Dziękuję pani sędzio. Proszę o przedstawienie zdania odrębnego pana sędziego Piotra Przyłkowskiego. Panie sędzio. Dziękuję bardzo. Swoje zdanie odrębne złożone do wyroku zapadłego w dniu dzisiejszym uzasadniam w następujący sposób. Także uważam, że
Skład Trybunału, który wydawał wyrok, był sprzeczny z aktualnie obowiązującymi przepisami prawa. Wyrok zapadł w składzie 12 sędziów Trybunału, co pozostaje w sprzeczności z przepisami ustawy o Trybunale Konstytucyjnym z 25 czerwca 2015 roku. W treści zmienionej ustawą z 22 grudnia 2015 roku o zmianie ustawy o Trybunale Konstytucyjnym. Moim zdaniem wyrok powinien zapaść w pełnym składzie Trybunału z udziałem co najmniej 13 sędziów. Podstawą decyzji większości sędziów składu orzekającego, nie tylko w tej sprawie, o możliwości wydawania przez Trybunał wyroku w składach odmiennych od tej ustawy, w brzmieniu nadanym ustawą o zmianie ustawy o Trybunale Konstytucyjnym, a więc nie w składzie co najmniej 9 sędziów, nie 13 sędziów, jest założenie, że wyrok Trybunału Konstytucyjnego z 9 marca wydany w sprawie o sygnaturze K47/15 rozstrzygnął o niekonstytucyjności w całości ustawy o zmianie ustawy o Trybunale Konstytucyjnym, a skutkiem ogłoszenia tego wyroku przez Trybunał na sali rozpraw jest możliwość stosowania ustawy o Trybunale Konstytucyjnym w jej pierwotnej wersji, nie uwzględniającej zmian wprowadzonych ustawą z 22 grudnia o zmianie ustawy o Trybunale Konstytucyjnym. Powyższego założenia nie podzielam. Temu stanowisku dawałem już wielokrotnie wyraz we wcześniejszych zdaniach odrębnych do orzeczeń Trybunału, a swoje stanowisko podtrzymuję również w tej sprawie. Uważam, że wobec niezaistnienia konstytucyjnych warunków, a mianowicie po pierwsze nieopublikowania wyroku Trybunału Konstytucyjnego w sprawie o sygnaturze K47/15, po drugie nie wejścia w życie tego wyroku w rozumieniu artykułu 190 ustęp 3 zdanie pierwsze Konstytucji, przepisy ustawy o zmianie ustawy o Trybunale Konstytucyjnym z 22 grudnia nie utraciły mocy obowiązującej, a w konsekwencji powinny być nadal stosowane, także w postępowaniu przed Trybunałem Konstytucyjnym. Zgodnie z artykułem 44 ustęp 1 ustawy o Trybunale Konstytucyjnym w brzmieniu ustalonym właśnie ustawą o zmianie ustawy o Trybunale Konstytucyjnym z 22 grudnia 2015 roku Trybunał orzeka w pełnym składzie, chyba że chodzi o sprawy wymienione w artykule 44 ustęp 1 punkt 2 i 3, tutaj nie miało to miejsca. Z kolei w myśl artykułu 44 ustęp 3 ustawy orzekanie w pełnym składzie wymaga udziału 13 sędziów. W takim też składzie, o czym pisałem w zdaniu odrębnym do postanowienia z 3 sierpnia 2016 roku wydanym w tej sprawie, a decydującym o trybie rozpoznania, powinna być rozstrzygana sprawa o sygnaturze K39/16, czyli sprawa dzisiejsza. Podzielam zastrzeżenia z tych samych powodów dotyczących konieczności w chwili obecnej stosowania zgodnie z artykułem 190 ustęp 2 i ustęp 3 Konstytucji ustawy o Trybunale Konstytucyjnym w brzmieniu zgodnym z nowelizacją z 22 grudnia. Podzielam także, że doszło do naruszenia proceduralnego w zakresie skrócenia terminu z artykułu 82 ustęp 1 ustawy o Trybunale Konstytucyjnym. Istotnie w niniejszej sprawie po wpłynięciu wniosków został udzielony termin tygodniowy. Prezes Trybunału Konstytucyjnego skrócił termin. Było to możliwe pod rządami ustawy o Trybunale Konstytucyjnym z 2015 roku bez zmiany z 2015 roku z 22 grudnia, kiedy to usunięto, w moim przekonaniu do chwili obecnej skutecznie, niezależnie od ogłoszenia na sali rozpraw wyroku Trybunału w sprawie K47, artykuł 82 ustęp 5. Reasumując, w tym zakresie uważam, że prawa uczestników postępowania istotnie doznały ograniczenia, do czego jeszcze wrócę. Natomiast nawet nie rozważając skutków niewejścia w życie w rozumieniu Konstytucji
wyroku Trybunału Konstytucyjnego z 9 marca 2016 roku. W moim przekonaniu procedura w niniejszej sprawie została naruszona, a chodzi mi o artykuł 93 ustawy o Trybunale Konstytucyjnym. Tutaj nie ma w składzie orzekającym różnic co do tego, że on obowiązywał i obowiązuje, a artykuł ten legł u podstaw i stał się podstawą prawną wydania postanowienia w dniu 3 sierpnia 2015 roku i o tym, że sprawa dzisiejsza będzie rozpoznawana przez Trybunał na posiedzeniu niejawnym. Zgodnie z artykułem 93 ustęp 1 ustawy o Trybunale Konstytucyjnym skierowanie sprawy na posiedzenie niejawne jest możliwe w dwóch sytuacjach. Po pierwsze w sytuacji, kiedy pisemne stanowiska uczestników postępowania oraz pozostałe dowody zgromadzone w sprawie stanowią wystarczającą podstawę do wydania orzeczenia. Po drugie, w sytuacji, kiedy sprawa dotyczy zagadnienia prawnego, które zostało wystarczająco wyjaśnione we wcześniejszych orzeczeniach Trybunału. Trybunał, jak Państwo wiecie, podjął decyzję o przekazaniu, rozpoznaniu sprawy na posiedzeniu niejawnym, powołując się na tą drugą przesłankę. Ja mam wątpliwość, czy te przesłanki do końca można rozpoznawać rozłącznie. Uważam, że obie mają istotne znaczenie, może nie kumulatywne, ale wydaje się, że moment uzyskania od uczestników postępowania, od wnioskodawców ewentualnych dodatkowych stanowisk nie jest tutaj bez znaczenia i wydaje się, że nawet decyzja w myśl artykułu 93 ustęp 1 punkt 2 ustawy o Trybunale Konstytucyjnym powinna zapadać w jasności co do stanowisk wyrażonych przez uczestników postępowania. Analizując okoliczności i przepisy prawne, żadna z przesłanek wymienionych w artykule 93 nie została w moim przekonaniu spełniona. Po pierwsze, prezes Trybunału Konstytucyjnego udzielił uczestnikom postępowania terminu na zajęcie stanowisk do 8 sierpnia. Te stanowiska nie wpłynęły, nie może być zatem mowy o przesłance z artykułu 93 ustęp 1 punkt 1, niewskazanej w postanowieniu. Po drugie, nie podzielam wyrażonego w postanowieniu stanowiska Trybunału, że sprawa niniejsza dotyczy zagadnień, które zostały wystarczająco wyjaśnione we wcześniejszych orzeczeniach TK. Zagadnień prawnych wystarczająco wyjaśnionych we wcześniejszych orzeczeniach TK. Takie założenie miało uzasadniać skierowanie sprawy na posiedzenie niejawne na podstawie artykułu 93 ustęp 1 punkt 2. Moim zdaniem założenie to jest całkowicie niesłuszne. Wcześniejsze orzeczenia TK nie zawierają koniecznych odpowiedzi, które uzasadniałyby decyzję o rozpoznaniu tej sprawy na posiedzeniu niejawnym, a szereg instytucji omawianych nawet w dniu dzisiejszym przez sędziów sprawozdawców, tym, którzy interesują się ustawami o Trybunale Konstytucyjnym, jawią się w sposób oczywisty jako nowe, dotychczas nieznane, choćby kwestia poruszana tutaj bardzo szeroko statusu sędziego Trybunału Konstytucyjnego, jego pozycji ustrojowej w ramach Trybunału Konstytucyjnego, jego pozycji w relacji do składu Trybunału Konstytucyjnego, kwestii ogłaszania orzeczeń Trybunału Konstytucyjnego w myśl artykułu 190 ustęp 2 i ustęp 1, kwestia weta, jakie miałoby przysługiwać sędziom Trybunału Konstytucyjnego, możliwości zgłaszania wniosku przez trzech sędziów Trybunału Konstytucyjnego o skierowanie sprawy na pełny skład przy rozpoznawaniu sprawy, były instytucjami, które w sposób oczywisty, wprost nie mogły znaleźć się w katalogu dotychczasowej działalności Trybunału Konstytucyjnego. Trudno je nazwać za wystarczająco wyjaśnione. Przede wszystkim wnioskodawcy kwestionowali tryb uchwalenia ustawy, co miałoby przesądzać o niekonstytucyjności całej ustawy z 22 lipca.
Trudno więc założyć, że procedowanie konkretnej ustawy byłoby zagadnieniem prawnym wystarczająco wyjaśnionym we wcześniejszych orzeczeniach Trybunału Konstytucyjnego na potrzeby wydania przez Trybunał w tej sprawie wyroku. W orzecznictwie Trybunału Konstytucyjnego brak jest bowiem moim zdaniem jednolitych i spójnych kryteriów, według których Trybunał Konstytucyjny oceniał, czy mógłby oceniać tryb uchwalania ustaw przez parlament jako zgodny bądź niezgodny z konstytucją. Zarzuty takie w moim przekonaniu należy oceniać casu ad causam, co zresztą podkreśla w swoim orzecznictwie sam Trybunał Konstytucyjny. Ponadto wnioskodawcy, o czym już Państwu sygnalizowałem, zaskarżyli szereg przepisów wprowadzających rozwiązanie nigdy wcześniej niestosowane w ustawach regulujących pracę Trybunału Konstytucyjnego. Takimi przepisami są z pewnością instytucje artykułu 26 ust. 1 litera g ustawy o Trybunale Konstytucyjnym wprowadzające regułę orzekania w pełnym składzie na wniosek trzech sędziów, artykułu 68 ust. 5 ustawy o Trybunale Konstytucyjnym z 22 lipca 2016 roku, który przewidywał prawo zgłoszenia sprzeciwu wobec proponowanego rozstrzygnięcia przez co najmniej czterech sędziów Trybunału, czy artykuł 72 ust. 1 punkt 6 ustawy wprowadzający jako niezbędny element orzeczenia podanie wyniku głosowania. Instytucja całkowicie nowa, nigdy nie rozważana przez Trybunał Konstytucyjny. W dniu dzisiejszym zapadło co do niej rozstrzygnięcie. W swoich dotychczasowych orzeczeniach, również tych, które zapadły na tle kolejnych ustaw regulujących organizację i tryb postępowania przed Trybunałem Konstytucyjnym, Trybunał nie rozstrzygał o podobnych konstrukcjach prawnych. Nie można zatem uznać w moim przekonaniu, że wszystkie zagadnienia, których dotyczą wnioski rozpoznawane w sprawie niniejszej, zostały wystarczająco wyjaśnione we wcześniejszych orzeczeniach Trybunału w rozumieniu artykułu 93 ust. 1 punkt 2. Zwracam też uwagę na to, że w moim przekonaniu Trybunał Konstytucyjny nietrafnie wskazuje, że orzeczenie w sprawie K34/15 miałoby wystarczająco wyjaśnić zagadnienie prawne występujące w sprawie niniejszej. Dotyczy kwestii konstytucyjności przepisów artykułu 6 ust. 7 ustawy o Trybunale Konstytucyjnym z lipca, artykułu 90 ustawy o Trybunale Konstytucyjnym z 22 lipca, które miały obligować prezesa Trybunału Konstytucyjnego do włączenia sędziów Trybunału Konstytucyjnego, którzy złożyli ślubowanie wobec prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej, do orzekania. Z treści sentencji wyroku w sprawie K34/15, który został przez Trybunał przytoczony jako wystarczająco wyjaśniający wszystkie kwestie będące przedmiotem rozstrzygnięcia w sprawie niniejszej, w moim przekonaniu wynika jedynie, że artykuł 137 ustawy o Trybunale Konstytucyjnym z 25 czerwca 2015 roku, na podstawie którego Sejm siódmej kadencji dokonał w dniu 8 października zgłoszenia kandydatur pięciu osób na stanowiska sędziów Trybunału, w zakresie, w jakim dotyczy sędziów Trybunału, których kadencja upływa 6 listopada 2015 roku, jest zgodny z artykułem 194 ust. 1 Konstytucji, a w zakresie, mówi wyrok, w jakim dotyczy sędziów Trybunału, których kadencja upływa 2 i 8 grudnia 2015 roku, jest niezgodny z artykułem 194 ust. 1 Konstytucji. Tyle wyrok w sprawie K34/15. Należy zauważyć, że oceniony wyrokiem w tej sprawie przepis artykułu 137 ustawy o Trybunale Konstytucyjnym nie stanowił podstawy prawnej do powołań na stanowiska sędziów TK. Był to przepis, który stanowił podstawę prawną zgłaszania marszałkowi Sejmu kandydatów na stanowiska sędziów TK, a podstawą prawną do powołania tych sędziów stanowiły przepisy artykułu 194 ust. 1 Konstytucji oraz artykuł 17 ust. 2 ustawy o Trybunale Konstytucyjnym. Postanowieniem z 7 stycznia 2016 roku w sprawie U8/15 Trybunał umorzył postępowanie dotyczące zgodności z Konstytucją uchwał Sejmu z 2 grudnia w sprawie wyboru sędziów Trybunału Konstytucyjnego z uwagi na niedopuszczalność wydania orzeczenia. W żadnym razie przedmiotem rozważań Trybunału w dotychczasowym orzecznictwie nigdy nie było zagadnienie prawne,
dotyczące kompetencji prezesa Trybunału Konstytucyjnego do dopuszczania bądź niedopuszczania do orzekania sędziów wybranych przez Sejm, od których prezydent Rzeczpospolitej Polskiej odebrał ślubowanie. Zarzuty niekonstytucyjności podnoszone w niniejszej sprawie artykułu 6 ust. 7 ustawy o Trybunale Konstytucyjnym i artykułu 90 tej ustawy z 22 lipca 2016 roku, przedstawione przez wnioskodawców, moim zdaniem z tych powodów nie powinny być zgodnie z artykułem 93 ust. 1 punkt 2 contrario rozstrzygane na posiedzeniu niejawnym. Podobnie Trybunał Konstytucyjny uzasadnił swoje stanowisko o rozpoznaniu tej sprawy na posiedzeniu niejawnym, powołując się na orzeczenie w sprawie K35/15 jako jedno z wcześniej mających zapadłych wcześniej orzeczeń mających zdaniem Trybunału wystarczająco wyjaśniać zagadnienie prawne wynikające z treści wniosków złożonych w niniejszej sprawie. Otóż w sprawie niniejszej wnioskodawcy zaskarżyli m.in. artykuł 16 ust. 1, o czym mówił pan profesor Tuleja, ustawy o Trybunale Konstytucyjnym stanowiący, że prezesa i wiceprezesa Trybunału powołuje prezydent Rzeczpospolitej spośród trzech kandydatów przedstawionych na każde stanowisko przez Zgromadzenie Ogólne Sędziów Trybunału. Tymczasem w tej cytowanej sprawie K35/15, mającej stanowić przykład wcześniejszego wystarczającego wyjaśnienia zagadnień prawnych, jakich dotyczyć ma niniejsze postępowanie i warunkować możliwość rozpoznania sprawy na posiedzeniu niejawnym, nie rozstrzygano wobec braku zaskarżenia problemu liczby kandydatów na stanowisko prezesa TK, a jedynie kwestie kadencyjności tego stanowiska. Proszę rzucić okiem na treść rozstrzygnięcia. Tylko bowiem wokół tego zagadnienia koncentrowały się wówczas zarzuty wnioskodawcy. Faktycznie punkt drugi sentencji wyroku w sprawie K35 dotyczy niezgodności z konstytucji wyłącznie zdania drugiego artykułu 12 ust. 1 ówczesnej ustawy o TK, które przewidywało, na stanowisko prezesa można być powołanym dwukrotnie. Nadto wobec niewejścia w myśl artykułu 190 ust. 2 i 3 w życie wyroku w sprawie K47/15 uważam za nieuzasadnione przywoływanie tego rozstrzygnięcia, tego wyroku jako orzeczenia wystarczająco wyjaśniającego te zagadnienia prawne, które poruszane były w sprawie K39/16. Wymaga podkreślenia, że dla oceny naruszenia przepisów ustawy o Trybunale Konstytucyjnym w niniejszej sprawie, tych przepisów procedury, które mówią o możliwości rozpoznania sprawy na posiedzeniu niejawnym, nie ma znaczenia fakt umorzenia przez Trybunał Konstytucyjny postępowania w zakresie części zarzutów dotyczących rozwiązań nigdy nie będących uprzednio przedmiotem rozstrzygnięcia Trybunału. Umorzenie postępowania to także rozpoznanie sprawy w rozumieniu artykułu 93 ustawy o Trybunale Konstytucyjnym. I w braku przesłanek z artykułu 93 ust. 1 i 2 powinno zostać dokonane na rozprawie. Sprawa o sygnaturze K39/16 dotyczyła bardzo ważnych zagadnień ustrojowych i powinna zostać rozstrzygnięta na rozprawie z udziałem uczestników postępowania. Rozpoznanie sprawy na rozprawie umożliwiłoby łączne jej rozpoznanie także z wnioskiem złożonym w sprawie zarejestrowanej pod sygnaturą K43/16 przez pierwszą prezes Sądu Najwyższego. Umożliwiłoby też uczestnikom postępowania zajęcie stanowisk w terminie nie tylko zgodnym z ustawą, ale w sposób realny, pozwalający na jego przygotowanie, zważywszy zawiły charakter i znaczną obszerność niniejszej sprawy, a Trybunałowi pozwoliłoby orzekać na każdym etapie z udziałem wszystkich sędziów Trybunału, czego w niniejszej sprawie nie udało się zapewnić, bo postanowienie z 3 sierpnia znane Państwu istotnie zapadło w składzie jedynie 10 sędziów Trybunału. Na rozprawie sprawa w moim przekonaniu zostałaby też przez Trybunał właściwie zbadana i wyjaśniona publicznie przy udziale uczestników postępowania. Jedynym realnym powodem orzekania przez Trybunał tak ważnej i obszernej sprawy w dużym pośpiechu z naruszeniem, o którym powiedziałem w moim przekonaniu, procedury przewidzianej ustawą o Trybunale Konstytucyjnym był zamiar wydania orzeczenia jeszcze przed dniem 16 sierpnia 2016 roku, oznaczonym jako dzień wejścia w życie ustawy o Trybunale Konstytucyjnym z 22 lipca. Istotne jest, że Trybunał Konstytucyjny podjął te działania w sprawie ustawy, której rozwiązania miały określać właśnie funkcjonowanie Trybunału
konstytucyjnego. Jest to już kolejne orzeczenie Trybunału kwestionujące, ograniczające zawarte w artykule 197 Konstytucji uprawnienie ustawodawcy do ukształtowania organizacji Trybunału i sposobu postępowania przed Trybunałem. Trybunał Konstytucyjny po raz kolejny prezentuje pogląd, że artykuł 173 Konstytucji stanowiący odrębności władzy sądowniczej uzasadnia kolejne ograniczenia konstytucyjnych uprawnień ustawodawcy wynikających wprost z artykułu 197 Konstytucji, który z kolei gwarantuje prawo parlamentowi do regulowania sposobu funkcjonowania TK. Jest oczywistym, że taka sytuacja może prowadzić do zarzutu, że każde uregulowanie funkcjonowania Trybunału Konstytucyjnego odmienne od rekomendowanego kiedyś przez samych sędziów Trybunału w procesie prawotwórczym ustawy o TK z 25 czerwca 2015 roku będzie zostanie uznane za niezgodne z Konstytucją. Naraża to też Trybunał na zarzut zastępowania, a nawet eliminowania udziału ustawodawcy w realizacji jego konstytucyjnego prawa i obowiązku. Obowiązku, jakim jest określenie sposobu działania Sądu Konstytucyjnego w Polsce. Takie stanowisko w większości składu Trybunału jest mi osobiście obce. Ja uważam nie tylko za nieuprawnione, ale za wysoce niebezpieczne dla zachowania równowagi władz w Polsce i sądownictwa konstytucyjnego. Uważam, że żeby stać na straży porządku konstytucyjnego, Sąd Konstytucyjny sam musi drobiazgowo w takich sprawach tej procedury przestrzegać i cytowany w dniu dzisiejszym pogląd o nadrzędnej wartości procesowej w postaci niezwłoczności orzeczenia, ja oczywiście mogę podzielić, ale nie w relacji do nadrzędnej wartości innych przepisów proceduralnych. Bardzo ważne jest, żeby Trybunał działał sprawnie i orzekał niezwłocznie, no ale nie kosztem tego, że sprawa, która w moim przekonaniu ma gigantyczną wagę ustrojową, jest rozpoznawana w kilkanaście dni na posiedzeniu, a Państwo jesteście jedynie także wnioskodawcy. Nie ma uczestników postępowania, jesteście jedynie autorami rozstrzygnięcia. Nie jesteście praktycznie, pozbawieni możliwości realizowania pozostałych uprawnień, jakie realizowalibyście przy rozpoznawaniu sprawy na rozprawie. Wszelkie moje negatywne uwagi dotyczące tej nadzwyczajnej szybkości w rozpoznawaniu sprawy chciałbym, aby były przyjmowane jako zgłoszone wyłącznie jako refleksja nad możliwymi ujemnymi skutkami takiego działania dla jakości prac Trybunału i poszanowania praw uczestników postępowania. W żadnym razie nie odnosiły się do kwestii takiej, czy ten tryb mnie osobiście odpowiada, czy warunkuje moją pracę. Nie o to chodzi. Chcę też powiedzieć, że za niedopuszczalne uważam i szkodliwe w naszej sytuacji przyjmowanie i upublicznianie deklaracji płynących od licznych sądów o niestosowaniu wciąż obowiązujących w systemie prawa przepisów. Uważam, że podkreślenia wymaga moc obowiązująca tych przepisów wprost wynika z normy konstytucyjnej artykułu 190 ust. 3 ustawy, ust. 3 Konstytucji. Uważam, że Trybunał Konstytucyjny powołuje się na, zmieniając te składy, na możliwość ich niestosowania, z jednej strony mając tą normę konstytucyjną z artykułu 190 ust. 3 i 2 Konstytucji, a z drugiej strony operując pojęciem takiego bardzo nieostrego, wytworzonego w praktyce trybunalskiej, zdefiniowanego w kilku uzasadnieniach wcześniejszych orzeczeń TK, pojęciem obalenia domniemania konstytucyjności. Wydaje się, że powinniśmy kierować się prymatem uregulowań konstytucyjnych. Chcę powiedzieć jeszcze dwa zdania na temat problemu okresu vacatio legis, którego zakres, okres leku podstaw i wniosków, treści wniosków i działania Trybunału. W sprawie niniejszej podkreślano, że konieczność wydania orzeczenia przed dniem wejścia w życie wynika właśnie ze zbyt krótkiego okresu vacatio legis, że trzeba działać pilnie i w pośpiechu. W ustawie z 22 lipca 2016 roku przewidziano 14-dniowe vacatio legis. Prezydent Rzeczpospolitej nie widział potrzeby skierowania sprawy do kontroli prewencyjnej w trybie artykułu 122 ust. 3. Wnioski podmiotów uprawnionych do kontroli konstytucyjnej w myśl artykułu 191 Konstytucji wpłynęły
w sprawie niniejszej prawie natychmiast po podpisaniu ustawy przez prezydenta. A Trybunał Konstytucyjny wydał w terminie 3 dni od podpisania ustawy postanowienie o skierowaniu sprawy na posiedzenie niejawne od razu, określając termin publicznego ogłoszenia wyroku, który zapadł dzisiaj. Wyznaczając już 3 sierpnia termin dzisiejszego publicznego ogłoszenia, nie zakładano w moim przekonaniu ani konieczności ewentualnej dłuższej refleksji Trybunału nad ustawą, ani nieosiągnięcia w kwestii zgodności z Konstytucją jej przepisów, czy też całej ustawy, konsensusu większości sędziów, czy też zdarzeń wynikających potencjalnie ze stanowisk wnioskodawców i uczestników postępowania. No, państwo na każdym etapie mogą składać wnioski. Nie należy antycypować, że nie zostaną złożone, które mają istotny wpływ na byt tego postępowania. Założono, że wyrok na pewno zapadnie przed wejściem w życie ustawy o Trybunale Konstytucyjnym z 22 lipca i tak się stało. W nauce prawa odroczenie wejścia w życie obowiązywania przepisów prawa ma określać czas niezbędny dla stworzenia obywatelom możliwości poznania i zrozumienia nowych przepisów, a aparatowi państwa dostosowania się do ich wymogów. Jednak w praktyce Trybunału Konstytucyjnego wprowadzenie przez ustawodawcę vacatio legis i jego termin oceniane jest przez pryzmat konieczności stworzenia czasu odpowiedniego dla stworzenia Trybunałowi Konstytucyjnemu wystarczającego czasu na ewentualną ocenę konstytucyjności norm zawartych w ustawie. Taka też jest treść i uzasadnienie szeregu wniosków wpływających w tej sprawie do Trybunału. Moim zdaniem rozumowanie takie jest nieuprawnione. Podkreślić w moim przekonaniu należy, że Konstytucja nie precyzuje wprost żadnego wymogu w zakresie okresu vacatio legis. Przewidziała za to niezbędne w rozumieniu ustrojodawcy, zakładamy jego działalność racjonalną, zabezpieczenie kontroli konstytucyjności ustaw przed dniem jej wejścia w życie. Otóż to prezydent Rzeczpospolitej posiada możliwość skierowania sprawy do Trybunału Konstytucyjnego przed jej podpisaniem. Jeśli z tego nie skorzysta, moim zdaniem nie oznacza to, że porządek konstytucyjny wymaga pospiesznego dokonywania kontroli konstytucyjności tej ustawy w drodze natychmiastowego rozpoznania wpływających do Trybunału wniosków. Przeciwnie, ja uważam, że oznacza to, iż przyjmując Konstytucję, dano po prostu prymat szybkości i sprawności działań ustawodawczych parlamentu, nie podnosząc jakby bezwarunkowo do rangi zasady konstytucyjnej niezbędności i szybkości kontroli konstytucyjności ustaw przed ich wejściem w życie. Mimo to w sprawie niniejszej wskazywano właśnie, że ustawodawca ma obowiązek przewidzieć wystarczający czas na potencjalne rozpoznanie wniosków o stwierdzenie niekonstytucyjności ustawy. Jeszcze przed wejściem w życie Trybunału ma przewidzieć to, żeby Trybunał miał stosowny czas na podjęcie tej pracy. Pogląd taki moim zdaniem nie tylko nie znajduje oparcia w Konstytucji, ale także i w praktyce państw innych. Trybunał nie wydał wyroku o naruszeniu Konstytucji z powodu zbyt krótkiego okresu spoczywania ustawy z 22 lipca. To też jest jakiś argument. Nie zmienia to jednak faktu, że problem ten stanowił powód na pewno tak szybkiego rozstrzygnięcia tak istotnej sprawy. Moim zdaniem stanowił też powód tego, że podjęto decyzję, aby realizując tą zasadę niezwłoczności orzekania, niekoniecznie podjąć decyzję zgodną z artykułem 93 ustawy o Trybunale Konstytucyjnym. Chcę powiedzieć, że w praktyce państw europejskich i Trybunałów Konstytucyjnych państw zachodnich tak rozumiany problem vacatio legis nie istnieje, a wszelkie rozważania organów międzynarodowych w tych kwestiach ostatnio poczynione wydają się być dedykowane wyłącznie Polsce. Podam za przykład artykuł 49 ustęp 1 Konstytucji Austrii, który przewiduje, że ustawy federalne i traktaty ogłaszane są w dzienniku urzędowym, a ich moc i mają moc obowiązującą. Także w Niemczech w artykule 82 Konstytucja stanowi, że każda ustawa i każde rozporządzenie powinno zawierać datę wejścia w życie, a w przypadku braku takiego określenia wchodzą one w życie po upływie 14 dni
od wydania dziennika urzędowego. Federalny Sąd Konstytucyjny nigdy nie orzekał o niezgodności tych rozwiązań z Konstytucją, nie rozważał tego problemu. Brak także orzecznictwa odnośnie vacatio legis sądów konstytucyjnych Belgii, Luksemburga, Rumunii, Łotwy, Słowacji, Węgier. W moim przekonaniu oznacza to, że wbrew niektórym opiniom europejski świat prawniczy wyżej sobie ceni jednak sprawność aparatu państwa niż stworzenie sądom konstytucyjnym możliwości rozpoznawania zmian legislacyjnych. I wydaje się, że nie było żadnych racjonalnych powodów, by także Polska była, albo żeby Polska była wyjątkiem w tej materii. Wobec powyżej zgłoszonych zastrzeżeń co do kwestii proceduralnych wydaje się, że nieuzasadnionym byłoby analizowanie treści poszczególnych wniosków, a konsekwencją wyżej wskazanych uchybień proceduralnych musi pozostać refleksja, że Trybunał Konstytucyjny w tym składzie i w tym trybie nie powinien orzekać o tej ustawie. Pozwolę sobie jednak zwrócić uwagę na dwie kwestie. Są przedstawiciele parlamentu. Może to jest jakiś temat do szerszej dyskusji. Po kilku już rozstrzygnięciach w sprawie ustawy o Trybunale Konstytucyjnym. Prawnicy mówią, że procedura jest matką prawa. I wydaje się, że nauczeni tymi doświadczeniami z K47 i z dzisiejszej rozprawy powinniśmy się zastanowić nad sposobem rozwiązania, może zaproszenia prawników do debaty na temat bezwzględnej ostateczności orzeczeń Trybunału Konstytucyjnego. I druga zasada, jaka w moim przekonaniu jest, której naruszenie wynikające tu już tylko i wyłącznie z obecnej pozycji ustrojowej Trybunału w Konstytucji, legło u podstaw całego problemu, z jakim Trybunał Konstytucyjny, jego sędziowie i orzeczenia mają kłopot, to jest zasada nemo iudex in causa sua. W ustawie z 22 lipca ten problem rozstrzygnięto, stanowiąc, że ponownie oceny ewentualnej zgodności z konstytucją ustawy będzie nadal dokonywał Trybunał Konstytucyjny. De lege lata, podzielam pogląd składu, który podjął stosowną decyzję w tej sprawie, trudno jest mówić o niekonstytucyjności takiego rozwiązania. Ale wydaje się, że de lege ferenda to jest kwestia, która wymaga bardzo poważnego rozważenia i myślę, że jest to temat do przemyśleń dla tych, którzy prawo tworzą. Bardzo dziękuję. Dziękuję. Dziękuję pani sędzio. Dziękuję za dostrzeżenie, jak pan powiedział, gigantycznego znaczenia ustrojowego tej sprawy. Myślę, że ważne jest, że wyrok w tej sprawie zapadł 11 sierpnia 2016 roku, a nie 31 czerwca 2019 roku. Bardzo dziękuję wnioskodawcom, grupie posłów partii Nowoczesna, wspartych przez grupę posłów partii PSL. Dziękuję wnioskodawcom, grupie posłów partii PO. Dziękuję Rzecznikowi Praw Obywatelskich i osobiście panu Rzecznikowi Trociukowi za przedstawienie wniosku Trybunałowi Konstytucyjnemu. Dziękuję również dwóm organizacjom adwokatów i radców prawnych, którzy przedstawili ważne, każdy może je przeczytać na stronie tej sprawy K39/16. Opinie przyjaciela sądu. Liamici Curie się poznaje w sytuacji złożonej, a taką mamy. Bardzo za to dziękuję, bo te dwie korporacje reprezentują kilkadziesiąt tysięcy polskich prawników, z których każdy, czy to z racji zdania bardzo trudnego egzaminu zawodowego, czy z racji doktoratu, wykonuje funkcję adwokata bądź radcy prawnego. Dziękuję również pierwszemu prezesowi Sądu Najwyższego. Pani prezes przedstawiła wniosek, który z względów terminowych, ponieważ kilka dni później, po 2 sierpnia został złożony, nie mógł być włączony do sprawy pod sygnaturą 30K47.
Kwiatka 39/16. Ale ta sprawa oczywiście jest, będzie procedowana i wyrok też, jestem przekonany, nie zapadnie w dniu 31 czerwca 2019 roku. Ustawowi uczestnicy postępowania otrzymali termin do końca września na przedstawienie stanowiska w sprawie zarzutów konstytucyjnych, jakie w tej sprawie zostały przedłożone. Wyrok w sprawie K39/16 jest ostateczny i podlega, ostateczny i podlega niezwłocznemu ogłoszeniu w Dzienniku Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej. Odpis wyroku wraz z uzasadnieniem zostanie i naturalnie ze zdaniami odrębnymi zostanie doręczony uczestnikom postępowania, czyli wnioskodawcom w tej sprawie, zgodnie z przepisami ustawy o Trybunale Konstytucyjnym. Oczywiście każdemu innemu organowi konstytucyjnemu, o którym wspomina ustawa z 25 czerwca 2015 roku. Dziękuję bardzo wszystkim sędziom, także prawnikom trybunalskim, którzy bardzo ciężko pracowali nad przygotowaniem pod kierunkiem sędziów, sprawozdawców tej orzeczenia w tej sprawie. Dziękuję także wszystkim tym, którzy obserwowali naszą, przebieg naszej naszego posiedzenia, ogłoszenia wyroków, w sprawie K39/16 w internecie. Na tym zamykam posiedzenie i dziękuję bardzo.